Obudziłem się w takim dziwnym miejscu, zwanym drzwiachą. No, pani dziecko miało wypadek, potrąciły go dwa auto, a nie wiadomo co z nim. No cały byłem we krwi, bier. I on przychodzi, wchodzi do tej karetki, tak patrzy, Sewer, ty nie dasz rady jutro zagrać. Ja pożyczyłem pieniądze od mamy, będąc pół roku piłkarzem Ekstraklasy, no, no takie były realia. Dobra, no czy stać nas na jed... jeszcze jeden keczup przy już sam suchy chleb jemy, nie? Dla niego to było jakby na rękę, że, że mi tam, że taki słabszy moment mi się zdarzył, bo chciał ściągnąć po prostu kogoś swojego. Trener czyta skład i tam to Tomas Thomas Denner. Moje mojej kibice, gdzie ja grałem, miałem ich za swoją, za swoją bramką, i oni wiesz, mi tam wyzwali rodziców, że połamią nogi, spalą auto. Wiesz, to na porządku dziennym, nie? A nie mówię, bo tam propozycje były przy stajmu bo miałem okazję poznać Wojtka Gole, też mi tam propozycje składał, że jakbym chciał, no to mam tylko powiedzieć z kim. I pytali mnie zresztą z ma, czy bym chciał z nim. Nie wiem, no tak, no ale proponowali mi tam gdzieś jedną walkę i jeszcze nie był rywal ustalony. Cześć Seweryn. Cześć, Miło Cię witam. widzieć w Rudzie Śląskiej, w naszych skromnych progach tutaj. Witam serdecznie, witam, cześć. E, historia zatoczyła takie fajne koło. Znamy się bardzo długo. E, co u Ciebie słychać? Co u mnie słychać? No tak, tak jak powiedziałeś, e, nasza historia naszej znajomości zatoczyła koło, tak? Bo gdzieś tam poznawaliśmy się z innej strony, na, na, zielonej, na zielonej murawie i to nas gdzieś tam połączyło. Teraz spotykamy się w studio. No i fajnie, bo życie... Piszę często takie scenariusze, których się właśnie nie spodziewamy, i, i się cieszę, że, że mnie zaprosiłeś i że mogę z Tobą porozmawiać. No wiesz co, tutaj poruszyłeś e, całą naszą firmę, tak naprawdę. E, tutaj wiele osób pracowało na to, żeby żeby to teraz tak wyglądało jak wygląda jestem z tego bardzo zadowolony no, no bo bardzo fajnie Jaruszan z nowym projektem jesteś pierwszym gościem najważniejszym bo wiadomo pierwszy bo gość pierwszy. Jest, <noise> jest, nie, nie ma do czego porównać nie, <głos> <głos> nie ma porównać ale to będzie zawsze twarzą tej, tego projektu który mam nadzieję się teraz tworzy Cieszę się bardzo, że mnie w pierwszej kolejności zaprosiłeś. Nasza przyjaźń, która była i dalej trwa, do czegoś obliguje, także cieszę się. Wiesz co? Wczoraj poruszyłeś fajną rzecz w samochodzie, bo jeszcze mogliśmy wczoraj pogadać prywatnie troszeczkę. O twojej mruwczej pracy, o tym, że jak coś zaczynasz, coś robisz. Skąd to się wszystko wzięło? Znaczy to no wiadomo, że znaczy nawiązujesz pewnie do tego, że jakieś tam biznesy, tak, gdzieś tam robię i tak dalej. Jakby sportowcy mają to do siebie, że mają w sobie taką systematyczność, tak? no, jeśli chcesz coś osiągnąć w sporcie, no to jednak ten trening codzienny to jest obowiązek, no. czy Ci się chce, czy Ci się nie chce, czy jest zimno, czy ciepło, byliśmy bramkarzami, Ty dalej jesteś, ja już, ja, już, ja już powiesiłem rękawice, że tak byłem na kołku. Często było tak, że gdzieś, nie wiem, jak zaczynaliśmy grać, podłoża nie były takie jak teraz, że świetne murawki, że można sobie na nich leżeć i pachnieć. Tylko gdzieś tam w jakichś bagnach musieliśmy tak w błocie, często to było zamarznięte. No to uczy charakteru, tak? No bo, bo są trudne warunki, a ty nie możesz na to patrzeć, tylko, tylko musisz to robić, bo na coś się z tym mówiłeś. Chciałeś. Przynajmniej tak funkcjonowałem, że jak chciałem zrobić tą karierę, to widziałem, że muszę dużo poświęcić tego. Muszę gdzieś tam wyjść ze strefy komfortu, gdzieś no po prostu zmierzyć się sam z sobą, tak? I, i nauczyło to mnie tego, czy się chce, czym się nie chce, będę, będę robił to, na co się sobą mówię. No widać to na Twoich social mediach, bo dziennie trenujesz dalej, nie, nie wyszedłeś jakby z formy. Teraz takie zadam Ci pytanie, kto Cię ukształtował najbardziej jako człowieka? Nie mówię o rodziców, do tego jeszcze wrócimy, ale trener. Który miał największy wpływ właśnie na to, jakim jesteś teraz człowiekiem? Kogo byś wymienił? Wiesz co, to jest bardzo trudne pytanie, bo ja staram się nie być zamkniętą książką i w tym, na tym etapie życia, w którym jestem dalej, staram się rozwijać. I no nie ukrywam, że tutaj trenerzy, którzy, którzy gdzieś mnie prowadzili, mieli bardzo duży wpływ na to, jakim zawodnikiem czy też człowiekiem byłem. Na pewno taki, taki poważny test to był, kiedy dostałem się do, do ekstraklasy, do Polonii Bytom i, i miałem styczność z późniejszym też selekcjonerem, z Michałem Probierzem. I pamiętam na przykład, jak pierwszy raz mnie zaprosił na rozmowę do siebie, do, do, do pokoju. Zresztą ja tam zestresowany, bo, bo też znałem go jeszcze z górnika, kiedy ja wychowywałem się Górniku, on był jedną z. Pamiętam d... te czasy. Tak, był jedną z na najbardziej rozpoznawalnych postaci grających na, na boisku, także ja na niego patrzyłem, jak w obrazek. I zaprosiłem mnie tam na rozmowę, wchodzę i podaję mu rękę. Myślałem, że, że się przywitamy, podaję mu rękę. Kurwa, gdzie z tymi łapami? Nie. Wiesz, dekonsternacja, mówię, o co chodzi. Mówi, to ja jestem tutaj gospodarzem. Nie? Gospodarz się witaj. od razu wiesz, ustawił do pionu. No i miał takie podejście, że bardzo uczył młodych życia. nie? Miał pewne zasady i za wszelką cenę chciał. Często to było trudne dla młodych piłkarzy, ale uczyło to życia u niego. Taką dużą szkołę życia. Wcześniej traktowałem może bardziej piłkę i sport jako taką stricte przyjemność, że idę, wiesz, wiadomo, fajny trening, gdzieś tam zabawa, a tu zrozumiałem, że no, kuczy, jesteś w ekstraklasie, jest tutaj pewne zasady, których musisz, musisz przestrzegać, bo inaczej nie, nie zostaniesz zaakceptowany, nie wiem przez szatnie, przez y, trenera. Jak się nie, nie podporządkujesz y, tym zasadom, które gdzieś tam panują, no to ciebie tam nie będzie. Nie? No i on takie zasady gdzieś tam wyznaczał kiedyś, pamiętam, też, byliśmy w Turcji na pierwszym obozie, takim moim zagranicznym. No i widziałem, że tam, yy, wiadomo, szwedz, szwedzki stół na, yy, gdzieś tam na kolacji, na obiedzie i doświadczeni piłkarze gdzieś tam jakieś fryteczki sobie przemycali i zakrywali to sałatą. on strasznie zwraca uwagę na to, co się je, na, na, na dietę. No to ja mówię, no to ja też tak zrobię, nie? A on na starszych przymykał oko, ale młody chwilował tam o stronie. No to ja też tam, wiesz, przykryłem tą sałatą. On razu, wiesz, ruszył do mnie i mówił, młody, co ty w ogóle, co ty tutaj robisz, nie? Ostatni twój obóz, na jakim jesteś, wiesz, tam już zrugał strasznie. I pamiętam, że byliśmy tam chyba z 10 dni i codziennie rano musiałem, mieliśmy po trzy jednostki treningowe. U trenera probieża strasznie się mocno pracowało. Mimo, że mieliśmy trzy jednostki treningowe, to jeszcze przed śniadaniem była grupa, do której mnie też dokoptował. Bramkarz, który bardzo nie lubi biegać, i musiałem codziennie po pół godziny biegać tam po mieście. Taki, taki rozruch mieliśmy za to, że próbowałem tam gdzieś wiesz, coś przemycać. No ale to mnie nauczyło yy, też tego, że. No jak chcesz grać, no to ta dieta jest mega, mega istotna. Później też coś, co właśnie dużo też zmieniło w moim podejściu do diety, to była książka Dżokowicza, który miał nietolerancję na, na gluten, na, na właśnie pszenicę, odstawił to i to jakby zmieniło jego karierę, bo on sam o tym mówi, że, że sposób, w jaki zaczął się odżywiać, podszedł do tego drastycznie, no ale drastycznie dobre wyniki później wykręcał, więc... Coś za coś. No ale, właśnie, osobą, która dała mi początek temu, żebym się tym zainteresował, to był właśnie trener Michał Probierz, który zwrócił mi wtedy uwagę na tą frytkę. I, no i takie małe rzeczy, wiesz, zmieniają w sposobie myślenia u, u, u ludzi bardzo dużo, nie? bo to są takie sytuacje mocne, charakterystyczne i, i one dużo u ciebie zmieniają. Wiesz co? Teraz mi przypomniałeś, jak był trenerem górnika Marek Motyka, i chodziliśmy do pierwszej drużyny na. Na treningi. Ja tego nigdy nie zapomnę, jak się witał i patrzył w oczy. I to jest też ta sytuacja. Nie spojrzałem mu w oczy i nie zrugał za to, że się przywitałem, nie patrząc mu w oczy. Tak, no to do tej, to tej tak. pory jak się witam z kimkolwiek zawsze patrzę w oczy. No i właśnie tak, są takie małe rzeczy. To są małe które... rzeczy, które się zapamiętajmy. Tak, Zapadły ci w pamięć. A o właśnie Michała Probierza, to ja pamiętam też trening z pierwszą drużyną. I Ja pamiętam, gdzieś w kogoś mocno wszedłem. I powiedziałem, przepraszam, podbiegł wtedy trener Probierz, znaczy wtedy nie trener Probierz, tylko zawodnik Michał Probierz. I zaczął mnie wyzywać wręcz, że ja mam walczyć o swoje i ty tu walczysz, a nikogo nie przepraszaj. Mm -hmm. no, ja no, wtedy no, był tak. szok, to wtedy mieliśmy 17-18 lat. I, i to jest każdy... Ale też to zapamiętałeś, nie? bo też to, to była osoba, na którą też patrzyłeś jak obrazek, no bo to Dokładnie była persona tak. w Górniku. Czy uważasz, że trener Probierz jest y, odpowiednią osobą na tym stanowisku? Czy y sądziłeś, że trener będzie selekcjonerem w przyszłości? Nawet widzisz, tu na, na szybko napomknąłeś o takich dwóch sytuacjach, które gdzieś Tobie zapadły w pamięć, ja jakieś też dwie na, na szybko przytoczyłem. Takich sytuacji jest bardzo dużo, bo to jest człowiek strasznie charakterny i on myślę, że mentalnie bardzo potrafi trafić też, był też zawodnikiem, tak, no bo grał wiele lat, więc ma też kontakt z szatnią, co jest według mnie bardzo, bardzo istotne. Uczy właśnie takich zasad. Ja pamiętam, no teraz jest wary, więc tego tak nie oszukasz, ale no wtedy no to on bardzo zwracał uwagę, pamiętam, na to, że jak jesteś w kontakcie, to pokazywał, jak tą rękę ułożyć, żeby złapać przeciwnika, żeby go tam gdzieś wiesz. Przy, czy palec, w żebra ścisnąć, czy coś. To są detale, które y, zmieniają, jakby, oblicze meczu, tak? No bo y, łapiesz przewagę mentalną, psychologiczną nad, nad przeciwnikiem, gdzieś go tam wytrącasz cały czas, on, on traci pewność siebie, no i w ten sposób przepychasz jakieś tam 1-0. To są takie jakby fizyczne aspekty, a y, on był strasznie jest y, pierwszą taką osobą która Z którą się zmierzyłem pod kątem taktycznym, że taki przeskok taktyczny. Nie? On bardzo dużo czasu poświęcał na analizy wideo. Ja wcześniej, bo ja debiutowałem to miałem chyba 20 czy 21 lat w XR klasie, także też byłem, no, jeszcze dzieciakiem, nie? więc nie miałem takiej styczności. Mam tylko koszulkę jeszcze w domu, także z miałem Tak, z kolei dytką, <laughs> okay. Mam tą pamiątkę z numerem 87. Chyba też mnie jeszcze jedna tam gdzieś została. No, ale, ale mówię, no, to był człowiek, który mówił mi, że ja jestem w ogóle uzależniony od linii obrony, że jak obrona jest wyżej, to ja muszę być też wyżej, że jesteśmy tak jakby. Wiesz, złączeni z obrońcami wcześniej, no to tak intuicyjnie, wiadomo, no, nikt ci tego nie powiedział, to intu, intuicyjnie to robiłeś. A mieliśmy stricte treningi, że ja byłem, miałem być nie wiem, 15 metrów za obrońcami, oni robili krok, ja musiałem robić krok. Jak coś tam no bo ostra jazda, nie? No ale człowiek, który dał mi zadebiutować w ekstraklasie, także jestem. I zawsze będziesz go pamiętał. Zawsze będę go pamiętał i pozytywnie wspominał. Cieszę się, że jest teraz w tym miejscu, w którym jest, no bo zasłużył na to. Ale powiem ci, jesteś szczęściarzem co do trenerów, bo tak. Marcin Brosz, trenerem był młodzieżowej reprezentacji. O Marcinu Brosz też jeszcze powiemy. Bo też mam do niego sentyment, bo ty byłeś na, w Wiśle na obozie z koszarową Wążywiec, nie? Byłeś? Czy wtedy. W Wiśle ja... chyba nie. Wtedy był Krzysiu Bizacki. Ale to wrócimy do tego. Yy, miałeś dziurka brzęczka. Teraz bym chciał, to był kolejny selekcjoner. No co powiesz, to? Czy on odcisnął coś na tobie? Wiem, że byłeś sfrustrowany, bo nawet rozmawialiśmy, jak cię odstawił. Przyszedł Denę, bramkarz, no, który nie umiał. No już nie oszukujmy się. no nie. Dobrze, jestem nie ram... z moich ust. <laughs> ale nie, no bo sorry, no, ale no, jestem bramkarzem, no i jak oglądasz mecze, no to wiesz, no nie umiał goś, No i grał. I jak ty wtedy do tego podchodziłeś też mentalnie? Bo wiadomo, że to jest ciężkie dla zawodnika, nie? Grasz wszystko, jesteś legendą Wisły bo Nie oszukujmy się. No, a zrobiłeś dwa awansy, tak? Dwa awance zrobiłeś. Tak, no z drugiej do pierwszej i z pierwszej do Dokładnie. Yy, odszedłeś i Wisła spadła, nie? Więc wiesz. Nie ma ja przypadku, ale... są tylko znaki. Yy, a... I teraz, yy, jak ty mentalnie się czułeś w tamtym momencie? Bo mnie takie rzeczy interesują. Bo też yy, wielokrotnie zostałem kopany gdzieś. Yy, przez prezesów, yy, trenerów yy, i to się odczuwa zawsze gdzieś z tyłu głowy. Co, co ty wtedy czułeś? Znaczy, wiesz, yy, grając na tym najwyższym yy, levelu, gdzieś ta ekstraklasa. Pierwsza liga teraz też już jest mega profesjonalna. No, yy, to, to są często jakby klub jest firmą. Tak? No to jest jakby już troszkę korporacja, kor, kor, korporacja do której idziesz. Jest mnóstwo ludzi zależnych od siebie, tak, bo jest i dyrektor sportowy, jest tam jakiś mnóstwo menadżerów, prezes, wiceprezes, jeszcze inni tam ludzie. Często trener też gra pomiędzy, znaczy musi się odnaleźć w tym, tak, no pomiędzy prezesem, pomiędzy dyrektorem, który często z prezesem w ogóle mają zupełnie inne wizje, jeszcze jakiś wiceprezes, który, nie wiem, z prezydentem miasta żyje, do tego, tak było na przykład w Polsku, także tam każdy... W jakąś tam stronę i wiem, że to nie, nie do końca zawsze były decyzje trenera, tak? no, jeśli chodzi o trenera Brzęczka tak? i moje zakończenie przygody, przygody w Płocku, ale jakby od początku, bo pytałeś co charakteryzuje trenera Brzęczka. Tak? On miał taką niemiecką wizję, niemiecką szkołę, czyli że zawsze po meczu pokazywał nam statystyki ile przebiegliśmy kilometrów jako drużyna i to w 90%, może nawet więcej, się sprawdzało. Jak robiliśmy więcej, czyli mieliśmy jakąś tam granicę, nie pamiętam, ile teraz to było kilometrów, przekraczaliśmy tą granicę. To wygrywaliśmy. Jak robiliśmy tam jako drużyna, nie wiem, 10-20% mniej tych kilometrów przebiegliśmy, przegrywaliśmy i to coś się zawsze sprawdzało. Także on tam nie ściemiał. No i uczył nas tego, że, że ta praca, taka niemieckie podejście właśnie, czyli wiesz, na treningach zero uśmiechów, tylko jak idziesz, to masz pracować. Oczywiście wiesz, po, po zwycięstwach, po treningu jak najbardziej atmosfera w szatni to jest bardzo ważne, ale na trening wychodzisz jak do pracy, wiesz. Nie ma żadnych uśmiechów, każdy ma być skoncentrowany, słuchać co trener, drugi trener, każdy tam mówi i to było fajne, też takie podejście yy, stricte po prostu, że jak jest praca, to jest praca, jak jest zabawa, to jest zabawa. Yy, później mówię, no yy, później tak to się potoczyło, że ja miałem też gorszy, gorszy moment w karierze, gdzieś tam moich dwóch dziadków yy, zmarło w ciągu tygodnia, ostatnich moich rodziców, rodzice moich rodziców, ostatni i bardzo mocno mnie gdzieś tam to rozbiło yy, psychicznie. Miałem takie dwie wpadki. no i yy, Wtedy właśnie dyrektor, który ówczesny Masłowski, dyrektor z którym nie do końca miałem po drodze, bo, bo, bo tak po prostu było. Dla niego to było jakby na rękę, że, że, mi tam, że taki słabszy moment mi się zdarzył, bo chciał ściągnąć po prostu kogoś swojego. Ściągnął Tomasa Denę, no i później mimo że, że gdzieś tam jakieś sparingi, Tomas dostawał gdzieś tam bramki werspołowe boiska, no naprawdę nie wyglądało to to dobrze tam gdzieś pośmiechujki podśmiechu, były. Ja wtedy też wiedziałem, że tak to się jakby klaruje i, i, i wiedziałem, że muszę dać siebie maksa, żeby nie mieć do siebie pretensji, więc jeszcze przyostrzyłem jeszcze baseny, jeszcze siłownie, treningi na skoczność. No, mega profi na tym obozie, co byliśmy, no, byłem w takiej życiówce, ten tam cały czas wiesz klopcy robił. Yy, jeszcze właśnie na tym obozie Pamiętam, e, chyba z pięć dni nie trenował, bo gdzieś tam sobie obił na sztucznej murawie jakieś kolano czy biodro, więc nie trenował. <laughs> Wracamy do Polski, e, za tydzień gramy sparring. Nie pamiętam z kim graliśmy, ale to już był taki oficjalny sparring, że wyjdzie pierwszy skład, który za tydzień zagra z górnikiem, bo graliśmy z górnikiem zabrze e, na wiosnę. I trener czyta skład i tam w bramce, Tomasz Dena. Się Wszyscy wiesz na mnie, czuję, że każdy patrzy na mnie, bo ja też byłem kapitanem, wiesz, no byłem jakby personą, która, no siedem lat byłem w Wiśle, nie, także nie byłem jakimś Zrobię tam piąkiem, łansę, no wiadomo. Nie byłem jakimś tam piąkiem, tylko, tylko gdzieś tam znaczącą osobą. No więc Ulubienie taki... z kibiców za no a tak, no. kibice no tam... naprawdę byli za Tobą zawsze. No gdzieś kojarzyli mnie z tym, bo ja jakby od drugiej do tej Ekstraklasy to byłem chyba by jednym wśród chyba trzech zawodników, no. którzy to jakby dociągnęli do samego końca. Więc kibice bardzo też lubili, szanowali. No i tak było. No i nie wyszedłem. I na, Co na przypieczętowanie tego w głowie, wtedy? Co tego, w głowie te, wtedy? Jeszcze tylko powiem na przypieczętowanie tego. Ostatnich moich pięć meczów, jako bramkarz to będziesz rozumiał, cztery zagrałem na zero w Ekstraklasie. Tylko jednym puściłem bramkę. Więc ostatnich pięciu meczów 4 na 0 i tak mi odpalili. W tym był mecz z Legią Warszawa, gdzie stałem wybrany zawodnikiem meczu. Wygraliśmy 2-0 na Legii, więc też takie, takie, takie fajne przeżycie. No i to był ostatni mój mecz. Nie? Przedostatni, bo później jeszcze wszedłem, bo ten Tomas miał tam jakiś uraz, to wszedłem na, na połówkę, ale ja też na 0 wygrałem. No więc czułem, że, że po prostu niesportowo, niesportowo mnie odsunęli i, i, i tak, tak było. A co miałeś w głowie wtedy? Mnie chciałeś tym powiedzieć, a koniec, kończę z tym. Czy, no bo to, był, nie. Bo, to był, bo to był kulminacyjny moment, tak? tak Wiedziałeś, tak. że już nie będziesz grał, no i teraz... Znaczy, gdybym, gdybym sportowo wiesz, na to zasłużył, okay, ja to rozumiem. łatwiej bym się z tym pogodził. Dlatego... A, a tak nie było, dlatego no strasznie mnie to jakby ruszyło. Wiesz, wychodziłem na treningi, no tak było, nie? No bo też y, Tomasz też jak grał, to zdarzały mu się tam klopsy. Akurat byliśmy w dobrej formie i drużyna, jakby na przykład nie wiem, pierwszym jest z górnikiem, w którym nie grałem, to tam zawalił dwie bramy, ale wygraliśmy 4-2, ale takie totalne klopsy zrobił. nie? Więc drużyna mu troszkę pomagała, miał szczęście, tak, tak, tak się to potoczyło. A ja no, wychodziłem na trening i tak naprawdę nie chciało mi się trenować, nie? bo wiedziałem, że no, co, cały miesiąc być. pracowałem ostro, wyciągałem na okna, wiesz, samki i wszystko karne broniłem i tak to nie pomogło w tym, żebym grał, no to wiedziałem, no to co ja muszę starać, jak, a z, z jednej strony nie było to profesjonalne i też teraz inaczej bym się troszkę zachował, a wtedy sam sobie już po, położyłem krzyżyk jakby na sobie w, w Wiśle Płockim, nie? Nie, nie wiem na mojej karierze, tylko w Wiśle że tu już, no sorry, ale zawijam się, nie? A to był błąd, bo, bo, bo w piłce jest tak, że wiesz, yy, trenerzy się zmieniają, prezesi, dyrektorzy, często po jednym sezonie jest nowe rozdanie. I, I mogłem wtedy też zostać w życiu też ja tak się staram żyć, że nie żałuję żadnych, wszystko jest po coś, ale, ale mogłem coś innego wtedy zrobić, nie? jeśli chodzi o moją karierę. A czy wtedy interesowałeś się buddyzmem? Wtedy, w tamtym czasie? No, tak, oczywiście. Ja, ja do strony buddyzmu poszedłem już. Czy reagowałeś na to wszystko ciszą. <laughs> znaczy, wiesz co, na boisku reagowałem takim zniechęceniem, że nie miałem na to ochoty, ale w domu, jak wracałem, wiesz tam swoje medytacje, jogi, starałem się w ogóle piłki nie oglądać, bo już miałem tego jakby troszkę przesyt, więc starałem się całkowicie to odłożyć na dalszy plan i koncentrować się jakby nie wiem, na relacjach z, osoba, z osobami, na których mi zależy, gdzieś tam z rodziną, z obecną partnerką itd. Um, czy myślisz o książce? Bo y, mówiłeś o dietetyce, mówiłeś o mentalu, mówiłeś o tym, jak dzia działał klub piłkarski, w którym byłeś w Ekstraklasie. Myślisz, y, wczoraj też o tym rozmawialiśmy, bo wydaje mi się, że coś trzeba po sobie zostawić, y, mając takie doświadczenia. No, gdzieś tam myślałem, no teraz jestem akurat w takim momencie, że w mediach społecznościowych mocno działam. Byłem też w programie telewizyjnym, który jest teraz y, edytowany. Chodźmy do tego jeszcze. Więc dużo się w moim życiu dzieje. Jakby troszkę nie czuję teraz przestrzeni, jeśli chodzi o mój czas taki prywatny, żeby gdzieś tam skoncentrować. Gdzieś chodzi mi to po głowie, ale myślę, że to jeszcze nie jest ten moment. Jeszcze pozwolę sobie na parę ciekawych historii w moim życiu, żeby można było więcej. Ta książka dorudzić. będzie bardziej poważna czy komediowa? Wydaje mi się, że powinno być dokładnie pół na pół, czyli tak jak właśnie moje życie wygląda, czyli jak grałem w piłkę, to wiesz, reżim i, i ostre trzymanie diety wszystkich obowiązków, które wynikają z bycia profesjonalnym piłkarzem. A z drugiej strony teraz social media, wiesz, śmieszkowanie, wygłupianie się, dawanie takiej dobrej energii poprzez dystans do siebie, bo, bo tego też staram się jakby ludziom pokazać. Nie? że znaczy to może... masz to od zawsze, także ty nie udajesz, także mogę tam no, no, potwierdzić, ale właśnie... że, że to nie jest udawane, bo ty masz dystans do siebie, zawsze go miałeś i. Wszystkie pomysły na obozach to zawsze szły od Ciebie, te głupie, więc... Te głupie, znaczy... właśnie. właśnie. Czemu te głupie akurat? No właśnie ale mądre, zawsze byłem ale mądre też, bo samą. nie wiem, czy pamiętasz, jak wygrałeś laptopa, że to powiesz. No tak, była taka historia, że y, kiedyś był taki portal, nie wiem, czy dalej funkcjonuje, fotka.pl, pewnie kojarzysz, tak jak teraz powiedzmy Facebook, no i wyskoczyli z jakąś taką, y, z takim konkursem, że można było wygrać laptopa, ale trzeba napisać historyjkę, świąteczną, no to ja mówię, no zawsze gdzieś tam lubiłem pisać te rozprawki, jakieś tam śmieszne opowiastki. Więc napisałem taką historię o pani Mikołajowej, o pani Mikołaju tam, że pani Mikołajowa miała cudowny pilot, który naciskała i pan Mikołaj mógł się zmieścić w komin, który stawał się gumowy, elastyczny, jakieś takie śmieszne, śmieszne rzeczy. No i co, no i minął gdzieś tam tydzień, dwa, było ogłoszenie konkursu, dzwoni do mnie jakiś numer, odbierał. No tutaj w podkapel wygrał pan laptopa ja mówię, kurde, nie? A wtedy miałem, nie wiem, 16-17 lat, więc taki laptop tutaj jakby teraz, kurde, myślę, że mały auto wygrać nie. Ja pamiętam, Zbyt że, że ja wtedy do ciebie. I zobaczyłem tego laptopa, to ci nie wierzyłem, jak tego zdobyłeś. Serio, nie? Później <laughs> musiałem podatek jakieś tam stówkę czy dwie zapłacić, no ale to wiesz, no miałem kurde, laptopa. Nie? Także no, opłaca się jakieś głupoty czasami pisać. <laughs> I dlatego pytam o książkę, bo ty masz dobre pióro. Zresztą widać, sam prowadzisz social media, swoje, tam, nikt ci nie się. robi, także dobrze to wygląda. Ja ci teraz będę zadawał zagadnienie. Będą to kluby, będą to trenerzy. Będę chciał wady, zalety, złe emocje, dobre emocje, bo każda emocja, wiadomo, czegoś nas uczy, nie? Dobra, to jest, doświadczyłeś wielu rzeczy. No i zacznę, górnik zabrze. Górnik zabrze 1987, ta grupa ludzi, i dołożę jeszcze jedno moje pytanie. Czy nie masz tego w sercu, że nie zagrałeś nigdy w Górniku? Jesteś kibicem Górnika, ja jestem kibicem Górnika, no wiadomo, że to było to... zawsze nasze marzenie, tak? Zagrać okay. w tej pierwszej drużynie. No odpowiedziałeś jakby za mnie na to pytanie, bo powiedziałeś o dobrych i złych, no to, to o tym negatywnym odczuciu, jeśli chodzi o Górnik, to od razu pomyślałem o tym, że nigdy nie było mi dane zagrać w Górniku, chociaż Zawsze, jak już w tej Ekstraklasie byłem, to mówię kurde, sprawdzam ten telefon, dzwonią dzwoni nie dzwoni, jak tam zmieniałem kluby, czekałem na to, żeby, żeby się odezwali, niestety nigdy nie było takiej, takiej takiego telefonu nigdy nie było, nikt do mnie z górnika się nie odezwał i nie zagrałem, no to jest gdzieś tam takie mocne niespełnienie, tak, w mojej karierze, bo, bo zawsze to było moim marzeniem. A jeśli chodzi o dobrych rzeczy, no to, to jest nieskończenie wiele, tak, no bo Ogólnie ten rocznik, który mieliśmy, no, tyle historii jest, że to byśmy mogli tutaj cały tydzień rozmawiać. I A wybierz byśmy... jedną, taką, która Ci zapadła w pamięć. E... Ja też powiem jedną, która mi zapadła w pamięć. E... Znaczy, nie wiem, czy głupią opowiadać. Ja myślę, że tak. Znaczy dobra, no to jakieś... E... Możesz głupią i mądrą. Tak takie w skrócie. przypałowe rzeczy, które niestety za mną chodziły często. No to mieliśmy wtedy jakiś tam nowoczesny autobus, jechaliśmy na, na turniej. No i było nudno, bo droga była długa, więc, a ten autobus już miał toaletę i bieżącą wodę, więc kto tam zjadł jakieś śniadania, to patrzę, woreczki są, mówię, woreczki, będziemy napełniać wodą i rzucać przez okno, gdzieś tam celować kogoś. Ale to było już na drodze, bo w tamtą stronę też to robiliśmy, ale było bez przypału, a na drodze powrotnej niestety był przypał. No i rzucaliśmy woreczkami, no ja tam gdzieś rzuciłem do jakiegoś, ktoś tam, jakiś rowerzysta to stał tym woreczkiem, i niestety miałem takiego pecha, że akurat kierownik jechał za nami autem, bo on tam wyjechał w ogóle dwie godziny wcześniej przed autobusem, gdzieś tam był z Arielem, nie? bo Ariel to był syn kierownika, grający piłkarz też. Oni gdzieś tam po swoich rodzinach jeździli, nie wiem, czy pamiętasz w ogóle to. A, tak, tak, tak. Oni gdzieś tam jeździli i to było jak wygrać w Totka, że na tej, tam chyba 7 godzin jechaliśmy, że oni w tym momencie akurat, jak ja będę rzucał, dojechali do naszego autobusu, nie? No ja rzucam, gość dostał, nagle wyprzedza <grym> nas auto, halt, halt, zatrzymuje, kierownik chodzi tam za ferą, i trafił tego człowieka, coś tam, nie? No i pamiętam, że trener Fatyga, który już był przyzwyczajony do moich głupich pomysłów ekstra, <grym> tylko wstał, poszedł do tyłu, Kiełpin, to byłeś ty. Tak. bym Jakby już nawet nie próbowałem ściemać, więc na dużo takich głupich historii niestety za mną chodziło. No, tata nigdy nie był zadowolony, jak gdzieś w naduże wjeżdżałem, powiedział, że to się skończy czymś. Tre, Telefonował od trenera, no i tak. No jedna, jedna z takich. A pamiętasz bardzo wielu e, turniej w Czechach, jak poszliśmy wszyscy na miasto? Pamiętam, pamiętam. Powiedz, jak trenerzy na nas czekali w środku miasta. No poszliśmy mm, po, na turnieju. Pujola, pozdrawiamy Dawida Ramskiego, bardzo serdecznie. Takiej pod... jak go nazwali? <grystanie> Pakry zaświęcił. Tak. Nie wiem, czy to może puścić, dobra. No tak, no, poszliśmy na miasto i troszkę nas to miasto za bardzo wciągnęło. <grystanie> cały dzień graliśmy i poszliśmy na piankę chyba no. <grystanie> Jajo mówił, nie? Później, że my tylko na piankę poszliśmy. <grystanie> Piwo. Piliśmy piwko z pianką, no wiadomo jak byliśmy dzieciakami, nie wiem, tam po 17 lat czy tam ile mogliśmy mieć, czy nawet mniej chyba. 18, bo to tak, tak? było między 17 a 18. No, jeszcze niepełnoletni. No więc tam 2 trzy piwka już było wesoło, nie? No więc wracamy, a tam trenerzy na nas czekali, bo gdzieś nas wypatrzyli na tym mieście. My tam wróciliśmy z dwie godzinki czy tam, nie, nie, chyba nie było aż tak, powiem. No, ale jakoś tam po czasie, no a ci tam stoją. Kurzeni. Chyba też nie najlepiej na tym turnieju graliśmy, z tego co pamiętam i udekorowaliśmy do fajnym wyjściem jeszcze. No i przejebał był, no, jak, jak to zawsze się kończyło. Nie? nie pamiętam, co tam za karę nam wymyślili wtedy. Staliśmy pod ścianą wszyscy razem, bo dwie osoby nie poszły, były chore i mamy staliśmy całą noc pod ścianą. Okay. Mieliśmy, mieliśmy I było zebranie rodziców się. w szkole no, wtedy w to mój tata się wtedy dziwił. że nie mogą może młodzież raz iść pobalować, nie? Na piwko, nie? <laughs> ok, Okej, dobra. Polonia Bytom. Polonia Bytom. O, mentalnie najtrudniejszy mój okres. Nawet Wisłopoc nie, nie podjeżdża tutaj do tego tematu. Bo okej, okay, zadebiutowałem, więc tu jakby pozytywny aspekt, ale... Mało tych meczów jest, nie? Mało meczów, tak, bo, bo, bo chyba siedem dosłownie tylko w tej Polonii. Taki Najtrudniejsza rzecz, no to właśnie pierwszy raz yy, styczność moja z hejtem, takim bardzo dużym hejtem. Ja też jako młody wtedy człowiek yy, nie wiedziałem, że ten internet ma takie, to jest taka duża broń. I gdzieś tam na Facebooku, wiadomo, kocham górnik, wiesz, znaczki górnika i tak dalej, będąc piłkarzem bytą która nienawidzi górnika, nie? więc y, gdzieś tam kibice od razu to wychwycili. No i miałem przeromane, jakby u kibiców. Jeszcze na dobór złego, że graliśmy jakiś tam puchar z górnikiem i się tam przytrafił jakiś błąd, to od razu, wiesz, zaczęli pisać, że specjalnie, to no i tam pogróżki, takie poważne pogróżki wiesz, Wyzwali mi wiesz rodziców, moje kibice gdzie ja grałem, miałem ich za swoją, za swoją bramką i oni wiesz mi tam wyzwali rodziców, że połamią nogi, spalą auto, wiesz, to na porządku dziennym, nie? Jest... A ja, wiesz, mam 20 lat, czy tam 21 i kurwa, ja chciałem tylko grać w piłkę, wiesz, w telewizji to wygląda, że tam Cristiano Ronaldo, fajna kariera, wiesz, tutaj reklamy se nagrywa, dobrze gra, jest ok, uśmiechnięty, a tu, wiesz, grasz i życzą Ci śmierci, chcą Ci zrobić krzywdę rodzicom, spalić auto, wiesz, kurwa, nie tak to miało wyglądać, nie? Nie tak, nie tak to miało wyglądać w mojej karierze, nie tak to sobie wyobrażałem, no i wtedy miałem takie, takie duże zastanowienie, czy ja chcę rzeczywiście to robić, nie? bo mówię, nikomu krzywdy nie zrobiłem, staram się wiesz, jak mogę, bo też angażowałem się zawsze, byłem taki sumienny, że jak był trening, no to dawałem z siebie maksa, tak, tak po prostu funkcjonowałem. Jak był czas wolny, też dawałem z siebie maksa, żeby wykorzystać, ale jak był trening, nie miałem sobie nigdy nic do zarzucenia. Więc nie powinni mieć. A okazało się, że, że, że to nie do końca tak wygląda, jak się tego spodziewałem. No i w tamtym momencie, właśnie w polonie, bytom, myślałem, czy żeby tym wszystkim nie rzucić też, to była ekstraklasa. A ja od stycznia, będąc zawodnikiem do lipca, gdzie jechałem na wakacje, nie dostałem żadnej wypłaty w ekstraklasie w tamtych czasach. Wiesz co? Ja tak ci przerwę, bo ja to pamiętam, jak byliśmy, zaprosiłeś mnie do mieszkania w Bytomiu. Poszliśmy. Na imprezę, po prostu. I tam jeszcze był giki wtedy. Mhm. Nie, że chyba w czterech byliśmy. I wtedy cały czas z tego żartowaliście. Yy, kiedy kasa, co? No, ja muszę zadzwonić do mamy, bo ja nie mam za co bilet na autobus kupić. Mm, dokładnie tak niestety to nie było. Ja właśnie to pamiętam i wtedy jakby. Ja się z tego śmiałem, ale to była sprawa tak naprawdę poważna dla Was, nie? No, bo to, to już był poważny poziom. No to jak no nie było wówczas wyższego, jedynie w reprezentacji polskiej można było grać. No i, i tak było, że ja w lipcu wierzę na jakieś tam wakacje nad Polskie może na, na tam jakiś tydzień czy coś i ja pożyczyłem pieniądze od mamy, będąc pół roku piłkarzem Ekstraklasy, no, no takie były realia. Ale z tego co mówisz, że właśnie no, to wtedy braliśmy to na, na śmiech, tak? No, też ja się wtedy bardziej cieszyłem z tego, że mógł być w Ekstraklasie, niż że tam będę, wiesz, nie wiadomo jakie tam kokosy zarabiał, bo też chciałem jakby kroczek po kroczku, wiedziałem, że w tym momencie jestem na początku, więc może tak musi być, nie? Chociaż to takie niestety było. Patologiczne myślenie, no bo tak nie powinno być. Uznałem to za normę i myślałem, że po prostu każdy tak ma. Eee, ale to też scalało naszą szatnię, bo my byliśmy wszyscy w tym... Zaprosiłeś jakby... mnie do szatni raz, pokazałeś mi, jakie tam były warunki. warunki nie nigdy, nie były tam, <laughs> tam Bardziej w tym starym budynku na polonie, gdzie kładłeś piłkę i ona... Tam było chyba 30 stopni nachylenia, że ta piłka normalnie spadała. Ja nie pamiętam, czy tam akurat wtedy mówiłeś w żartach, tylko nie zapalaj, bo nie wiadomo, czy jest prąd. No to nie były niestety żarty. No, tam, tam jakby nic nie było. Nie, były chyba dwa koty na stałe, bo polowały na myszy, więc coś tam było. No, była. Pani, która wiesz, tam robiła pranie świętej pamięci, a bardzo dobra kobitka, dbała o cały budynek i no, była taką naszą mamuśką, tam, powiedzmy, nie? Na, na Polonii. I miała dwa koty, które rzeczywiście polowały na myszy. Były takie sytuacje, że ja wracałem z treningu, też wyciągam adidaski, żeby już umyłem się, wyciągam, a tam mysz mi kurde z buta wyskakuje, no ale to było na porządku dziennym. A po, tak tych, po tej sytuacji właśnie w Polonii Bytom, czy teraz z, tym, co, z tymi doświadczeniami, które już są za Tobą, skorzystałbyś z psychologa? Yy, na pewno, zdecydowanie. Ja miałem Jak sobie radziłeś z tym, nie wiem, rozmawiałeś z mamą, z bratem? Czy dusiłeś to w sobie? Nie, znaczy nie dawałem tego na zewnątrz, bo raczej zawsze tak się staram przepracować najpierw sam, jakby podjąć kroki co mogę z tym zrobić, albo iść do ludzi kompetentnych, nie? I na przykład taki psycholog sportowy jak najbardziej, później miałem współpracę z psychologiem sportowym w Wiśle Płoc, właśnie z Pawłem Frelikiem, gdzie wtedy mając już nie wiem tam 26, 7 lat, czułem jaki duży progres robię też mentalny, pod kątem myślenia o wielu problemach, z którymi wcześniej nie potrafiłem się zmierzyć, albo były trudne. Teraz się okazało, że to nie jest wcale takie trudne, tylko odpowiednio trzeba spojrzeć na problem. A w tamtym momencie no, na 100% mi pomógł. I ja też yy, mówiłem chłopakom, którzy byli w Wiszepłocku w wieku, w którym ja byłem w Polonii bytą, czyli gdzieś tam, wiesz, lat, czy tam ledwo 20. I, I oni mieli taki dystans, że nie, no do psychologa to wiesz, tak, co ja będę opowiadał o tych swoich problemach, albo że co, ja mam jakiś problem z sobą, że ten, no stary, no to jest naturalne, nie? że masz presję, masz presję kibiców, presję przedłużenia kontraktu, yy, nie wiem, czy właśnie hais, czy będzie no, kon, y, hejt, no hejt w pierwszej może kolejności nawet, czy kontuzja, y, powrót po kontuzji jest też przecież bardzo ciężki, bo nie wiesz, czy to jest dobry moment, czy nie, grasz, myślisz o tej kontuzji i to cię wybija jakby też z rytmu. Ja też spałem frelikiem. Właśnie dużo pracowałem po powrotach z kontuzją, po kontuzji, żeby żeby odpowiednio wejść na tory, to też jest mega potrzebne. No i namawiałem tych chłopaków i rzeczywiście za moją namową szli i później mówili, no że stare, rzeczywiście nie, to jest mega przydatne, bo mogą się zdystansować od tego problemu i wrócić głową do tego, na co, na co mają koncentrować swoją ścisłą y, uwagę, koncentrację. No, na piłce. Słuchali, cię? Słuchali mnie? Słuchali no. mnie, no ja w Płocku miałem autorytet, nie? Więc, więc tam było tak. No i też jakby ja tak rozma jak rozmawiałem, no to opowiadałem swoje przeżycia, nie? co mnie spotkało, że na przykład... A propos tej Polonii, że żałowałem, że w tamtym momencie nie miałem właśnie wsparcia psychologicznego i musiałem sobie radzić, tak jak pytałeś, jak sobie radziłem, no to jak książki. nie? Szedłem do Empiku, psychologia i wtedy tak sportowej tak nie za bardzo było, bo to było kurczę z 15 lat temu. Gdzieś teraz z tego jest mnóstwo. No ale wyszukiwałem właśnie jakieś potęgi podświadomości, jak sobie radzić odpowiednim nastawianiem się do jakiejś y, sytuacji. No i później gdzieś tam trafiłem na pierwsze książki też buddyzmu, co jest bardzo, jak dla mnie, ściśle związane z psychologią, nie? Bo podejście, jakby wyciszenie swojego umysłu, no to też psycholodzy też to jakby y, proponują, że czy jakieś afirma... Ogólnie wiara w coś jest y, bardzo dobra, A w co Ty wierzysz, ważne, żebyś to wierzył szczerze, nie? czyli jakby modlitwa to jest, w buddyzmie to jest afirmacja, czyli powtarzasz wielokrotnie to samo, modl modląc się tak samo, nie? Coś afirmujesz, kodujesz w sobie dobre spojrzenie na sytuację, która jest dzisiaj problemem, nie? Jak to tak nawet się mówi, że y, kłamstwo powtarzane wiele razy staje tak. się prawdą. Nie możesz mieć takiego podejścia, ale o to mi chodzi, że jak coś wiele razy powtórzysz, no to w to uwierzysz i twoja podświadomo podświadomość w to uwierzy, i będziesz oczekiwał, że tak musi być, że musi być dobrze, i to dobro przyjdzie do ciebie. Z tym doświadczeniem, właśnie, bo mówisz dużo o psychologii, a teraz y, dzisiejsi trenerzy to muszą być głównie psychologami. To nie, nie muszą mieć wybitnego warsztatu, bo otaczają się wybitnymi ludźmi. Bo to jest ten. Czy ty nie myślałeś, żeby być trenerem kiedykolwiek? Yy, wiesz co? Czy, czy to jest jeszcze przed tobą? Yy... Tak jak byłem ja mówię, właśnie... Nie mówię trenera bramkarzy. Ja mówię, że jesteś trenerem no to... i zarządzasz y, całą korporacją. No widziałem właśnie, jak to wygląda. Ja y, bardzo cenię sobie takie szczere relacje, dlatego też nigdy nie chciałbym jakimś kor popracować. Y, za dużo zależności jest, za dużo jest takich nieszczerych y, sytuacji między ludźmi. I, I też doświadczyłem tego, właśnie grając, czy w Wśle Post, czy później w innych klubach, że niekoniecznie patrzy się na to, jaki ktoś jest dobry w tym, co ma być dobry tylko inne rzeczy się liczą. No i tutaj trener też bardzo obciążający psychicznie jest to zawód po prostu, nie? I ja będąc piłkarzem, widziałem jak ci trenerzy często tam wiesz, przeżywają dużo bardziej niż, niż, niż piłkarze, no bo on jest odpowiedzialny, ty jesteś odpowiedzialny za siebie i gdzieś tam wychodzisz z 11 zawodników, gdzieś to się przekłada na, na 11 osób, a ten trener jest odpowiedzialny, on jeden jest odpowiedzialny za cały ten projekt, nie? więc on ma dużo większą presję. Często musi wybierać właśnie pomiędzy tym, co on by chciał zrobić, co mu mówi dyrektor, co mówi mu prezes, co jeszcze kibice mu mówią, bo tak na przykład w Motorze Lublin bardzo dużo to powiedzenia na przykład mieli kibice, tak w wielu klubach jest ogólnie, to nie jest nic nowego, co mówię. Więc bardzo trudne i, i raczej nie chciałbym, nie chciałbym w, te, w te buty wchodzić trenera. Okej, okay. ruch Radzionków? O, świetny czas, świetny czas. To bym porównał nawet do czasów, jak byłem 8-7 górnik Zabrze, nie? no Mieliśmy taką paczkę tak zżytą, wiesz, też zżyło nas ta bida, nie? która tam była. Też był problem z kasą. No, byłem mocno hartowany jako, jako młody piłkarz. I tutaj też dużo ukłony do rodziców, którzy mnie wspierali, w tym gdzieś finansowo pomagali mi ten, ten, ten czas przetrwać trudny. No, ale sam ruch Radzionków, no to w tej bidzie, wiesz, gdzieś tam organizowaliśmy sobie jakieś kanapki, wiesz, jadliśmy przed triednikiem jakieś kanapki z serem, żeby cokolwiek zjeść. Wiesz, teraz jakieś katariny już jakieś, czy ma być mocniej wygotowany, mniej, czy, czy warzywa, czy ktoś może je bardziej łososia, no wiadomo. A wtedy teraz nie kanapa, do pomyślenia. Teraz no nie, nie do pomyślenia, wtedy były inne, ale to scalało nas, nie? Mieliśmy, byliśmy jedną wielką rodziną i to, co było, działo się w szatni, później na boisku zdawało, jakby podbijało to, ta nasza więź broniła się, gdy graliśmy z lepszymi od siebie, ale my byliśmy bardziej związani nie? i my tym, tym, tym jednolitem, tym monolitem, który byliśmy, wygrywaliśmy po prostu, bo my bardzo dobre wyniki wykręcaliśmy. Mieliśmy chyba średnią wieku wtedy, nie wiem, z 21 lat. To byli zawodnicy, którzy teraz gdzieś tam w Ekstraklasie grają, typu, nie wiem, Kopacz, Maczki, które grały. Miłek przybecki był i też było kilku takich doświadczonych jak Roki, jak Wiśnia, jak Adaś Kąpała, jak Piotrek Gierczak to były takie, wiesz, dinozaury, że tak powiem, ale świetne dinozaury, nie? bo też dużo jakby uczyli tych młodych. No i fajna, fajna mieszanka była i, i, i świetny Rozumiem, czas. że pieniądze na piwko zawsze się znalazły, bo w takich latach <noise> nie musiały się znaleźć. No tak, no to też gdzieś tam stala, nie, bo jak tam gdzieś wygrywasz, no to ten prezes Ci nie wypłaci yy, pensji dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu, ileś tam, ale no to skrzynię piwa zawsze znajdzie, żeby atmosfera, żeby na chwilę zapomnieć o tych problemach. No i wiesz, no jak jesteś... Sam w jakimś problemie, tak jak też nawiązując do wcześniejszych twoich pytań, to ciężej jest. A jak masz ze sobą tych ludzi, którzy też są w tym problemie, jest to 20 osób, no to już, dobra, no, mi jest trudno, ale jemu też, jemu też, jemu też, razem damy radę. Nie? No i tak było. No i wiesz, jeden drugiemu pomagał, gdzieś tam zrzuta na paliwo, kto może jeździć, kto ma na gaz. No kombinacje po prostu, nie? ale jak kombinujesz, no to łapiesz lepsze relacje. nie? To, wiesz, to się doradzało, czy ktoś się spotykał, czy masz z tą kobietą się spotykać, czy z inną dziewczyną, wiesz, no to już wiesz, jakieś problemy, ktoś umarł, to się go wspierało, jeździło się na jakieś pogrzeby, no to wiesz, nie tylko nie tylko yy, murawa jest jakby istotna, powiedziałbym, że zdecydowanie bardziej istotne są te wszystkie inne aspekty, a teraz niestety od tego się odchodzi, tak? no bo teraz piłkarze przychodzą. Odbędnić trening i, i tak, i później w ogóle nie ma, bardzo rzadko są te relacje pozaszatniowe. Widzę, że w tym kierunku niestety to idzie i też jestem wdzięczny, że mogłem być jeszcze w innych czasach, bo dla mnie relacje międzyludzkie są bardzo istotne i fajnie, że wtedy, wtedy mogłem grać akurat w piłkę. No właśnie, bo no ja jednak jestem trenerem, to prawda futsalowym, jest to, to nie są korporacje, chociaż już teraz robi się to poważna liga, profesjonalna. Ale ja młodzieży, która jest w szatni, mówiłem, że jest całkowicie inaczej jak 15 lat temu. Bo jednak młody to był młody i on wiedział, co ma robić. Tak. Ja, jak grałem w piłkę, to zawsze uważałem, że młodzi muszą sprzęt i w ogóle to nie było dyskusji. Kiedyś ja po prostu go brałem. No, oni wiedzieli, gdzie jest ich miejsce. Tak, a teraz y, ja dalej, jak jestem w szatni, to staram się, żeby kierownik nic zrobił, tylko młodzi, bo po prostu mi to zostało, bo uważam, że każdy musi to przeżyć. Myślę, a na okay. poziomie ekstraklasowym, w dużej piłce, ja wiem, że teraz na młodych się hucha, dmucha, grają z urzędu, bo musi grać młodzieżowiec. To nie jest dobre, uważam, bo ty jak się zahartowałeś, to jest jedno, bo zahartowały cię sytuacje, które cię spotykały, a młody teraz ma wszystko i on myśli, że jest pępkiem świata. Uważasz, że. Pewnie, ja odpowiem na to pytanie. Na pewno to idzie w złym kierunku, w, w fatalnym, tak? Bo młody myśli, że wszystko ma. Znaczy, no ja uważam, że każdy młody człowiek potrzebuje poznać pewne zasady, tak jak mówiliśmy o tym, jak mnie trener probierz wprowadzał, no i takich sytuacji jest mnóstwo, nie wiem, ja przychodziłem już później na treningi do Górnika, był trener motyka, co też wspominałeś, i kiedyś, teraz są siatki takie, że ona waży tam, wiesz, nie, może z pół kilo, czy z bardzo lekkiego materiału. Kiedyś te siatki były z takich włókien jakiś tam, nie wiem, z jakichś będę... Tak, jak osiąknęła, wielkiej... nie ta... szło jej ściągnąć. No to ona nas 60 kilo ważyła, nie? Taka jeszcze z tego błota, z tego wszystkiego. No to nie dość, że jedna, to ja się dwie, nie? bo on tam potrzebował dwie, więc ja brałem te siatki, mnie nie było widać, bo te siatki mnie całego zakrywały, ledwo je niosłem. Wiesz, no ale musiałem to zrobić, bo wiedziałem, że... Do inni sobie... By nie, 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 kim no nie, 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 siadki, że wrzucał jeszcze rękawicę na te siatki, żebym mu zaniósł. Rękawicę. No ale wiesz, wrzucam ledwo, wiesz, tam się szło z 200 metrów czy tam ileś na tym na boisko już po rozgrzewce, już lekko zajechany, a mówi, mówił, a gdzie trzecia siatka? Już biegnę. No i po trzecią się leciało, nie? Nie dyskutowało. Nie, nie dyskutowało się, no znałeś swoje miejsce w szeregu. Ja nie mówię o nadużyciach, tak? No bo takie rzeczy. nie. takie rzeczy okay. też były i z tym się nie zgadzam, żeby, żeby wyręczać się młodymi typu nie wiem, młody tam myjesz mikorki, nie, nie. Wiesz, nie. czy tam będziesz coś zamiar robił. Tylko no nie wiem, jaki jest sprzęt do ogarnięcia, no to młodzi, no kurczę, no biorą ten sprzęt, zbierają, jest ich, teraz jest ich zdecydowanie więcej, bo, bo, bo się promuje tych młodych, oni muszą grać, więc tych młodzieżowców jest zazwyczaj nie z dziesięciu w drużynie. Więc ich jest mnóstwo, więc tam sobie je tam pozbierają, to nie jest żadne obciążenie dla nich, ale powinni, powinni to przejść, no bo każdy człowiek, żeby... Tak samo, żeby zrozumieć gdzieś tam wartość pieniądza, no to trzeba jednak pracować, tak? no bo według mnie jak ktoś gdzieś tam z super bogatego domu i zawsze wszystko ma pod, pod nosek podstawione, no to nie będzie znał wartości pieniądza, nie będzie znał wartości pracy, nie będzie szanował ludzi często, no i to jakby wiąże ze sobą pewne konsekwencje, więc... To jest yy, według mnie pod kątem psychologicznym bardzo potrzebne, żeby młodzi też zrozumieli, że muszą na coś zapracować, żeby dołączyć do jakiejś tam elity, tak? no bo każdy by chciał być w Ekstraklasie w pierwszej lidze, a jak już tam dołącza, dołącza no to powinien gdzieś na to zapracować, to nie jest myślę duża... Yy, duży też, koszt tego. A też jest dużo śmiechu. Oczywiście no zawsze pewnie, że tak. A ich jest dużo, więc y, też oni teraz mają dużo raźniej, bo kiedyś to tam się wchodziło dwie, trzy osoby młodych, bo nikt po nie potrzebował i tam musiałeś między tymi starymi się jakoś odnaleźć, wiesz, zestresowany. Ja to zawsze pikawe miałem, kurde, dwieście przedzabałowe, się, inaczej, że idę na trening inaczej, po prostu. się wie? wchodziło też, bo ja no, nigdy nie zapomnę był. tych treningów z pierwszą drużyną, bo to zawsze było... No, jeszcze na lekcje nie chodziliśmy, nie, nie. bo rano były treningi No to, to było ja jeszcze ja powiem, bo ja że ja byłem skate, nie? Tam wiesz, liceum i ten i do górnika miałem i się i kurde, no przecież nie pójdę w takich szerokich spodniach. Co oni o mnie powiedzą, nie? No i miało się takie rozkminy, stare, nie? I ja, Mówię do brata, który był wcześniej skate'em, ale już nie był, jakieś tam spodnie miał bardziej przy, przyległe takie, weź pożycz mi proszę, nie, nie, wiesz, tam musiałem mu zapłacić tam dychem, pożycz mi te spodnie, płaciłem mu za pożyczanie rzeczy, żeby iść na trening, wiesz, jakoś wejść do szatni, no, to, tak, to, tak, tak... to było wow wtedy, to przyznaję, a owiście te które trochę powiedzieliśmy, ale powiedz, co było po Radziąkowie, a przed Wisłą Płock i transfer, nie doszły do rywala naszego z Zamiedzy czyli Gliwic. Gliwic, z których się wywodzę. Wy, wywo... no, Mieszkasz prawie w centrum Gliwic tak. koło Politechniki, więc to... No teraz jest... już nie mieszkam, ale, ale tam się wychowałem. Tam dzisiaj byliśmy przed programem na byliśmy kawie. Byliśmy na kawie u mamy, którą <grym grym grym> zawsze na darzyłeś sympatią i, na ser... i ona ciebie również. I na serniczku. No tak, była... W w końcu niestety poszło to w taką stronę, że już tych pieniążków brakło na dalsze wystartowanie w pierwszej lidze, gdzie zajęliśmy ja wiem, czy nie byliśmy w pierwszej piątce w ogóle, w pierwszej lidze, z chłopakami, którzy mieli tam średnia wieku, mnie mówię, ci, było 21-22 lata, nie? sami sami młodzi, kilku tam starszych zawodników. Także bardzo dobry wynik, no ale niestety finansowo klub tego nie udźwignął no i trzeba było szukać klubu. Ja wtedy miałem, pamiętam, że Piast otworzył nowy stadion przy Okrzei i już chyba pół roku były tam mecze, czy, czy nawet rok, nie przegrali żadnego meczu u siebie, przyjechał ruch Radzianków. Wygrał jeden i opin zagrał chyba jeden z lepszych meczów w życiu, więc zapadłem tam w pamięć. I właśnie Radzionków się rozwiązał i były telefony tam z piasta, nie? że jest zainteresowanie. No i niestety <gibice> kibice się zbuntowali, nie chcieli do tego dopuścić, bo wiedzieli, że ja jestem właśnie też wychowankiem górnika. No wtedy też. Zresztą dalej tak chyba jest, że gdzieś tam gdzieś tam... Ja to przeżyłem mają. na własnej skórze w ostatnim Ta, nie, czasie, tak? Mówiliśmy też o tym dzisiaj. Yy, więc gdzieś tam zablokowali, też yy, pisali, że kiedyś był taki klub Gwarek na, na rynku, że ja, ja tam czasami sobie chodziłem potańczyć, to mówili, że no mnie tam co tydzień można zobaczyć, że tam łatwiej ode mnie wziąć autograf niż na boisku, że częściej tam jestem. Wiesz, takie hasła. No to zaczęli koloryzować, wiadomo, więc znowuż mimo, że na boisku pokazałem swoją jakość, no to ktoś gdzieś tam to znegował i, i, i nie wyszło, no. Chciałem spróbować, bo ja też, okej, okay, no byłem, jestem wychowankiem Górnika Zabrze, ten klub zawsze będę miał w serduchu, no ale wiesz, na Kliwicach ja mam mnóstwo przyjaciół, którzy są kibicami Piasta, normalnych ludzi. Myślę, że nawet więcej znajomych niż w postaci kibiców górnika, więc dla mnie to, to, to nie jest żaden problem, nie? żeby grać. Ja tam idę i dawałbym z siebie tak samo wszystko, jak w późniejszych klubach. To jest właśnie przyjemne, że jak się kibicuje innej drużynie i ma się przyjaciół, to najlepsza jest szyderka. Nie? Bo to jednak zawsze przychodzisz że ty przegrasz i zawsze się z tego śmiejesz. I to jest no tak. właśnie takie fajne, bo ja byłem w Tirekcie Chorzów i tam wszyscy za ruchem. No, a ja za górnikiem, no to wiecznie była taka przyjemna szyderka. Pamiętam jak mój syn pochali tam chodził w koszulce górnika, jak miał 3 latka. I wszyscy się z tego śmieją mieli mówili odważny, no <laughs> okej. Okay. siebie, mocny. Nie doszedł transfer do Gliwic bardzo dobrze w sumie. Tak patrząc teraz z perspektywy czasu, bo jednak Wisła Płock to jest, bo to trafiłeś do Wisły Płock i to wydaje mi się, wydaje mi się bo ja ci kibicuję śledzę w zasadzie od, od zawsze, od koszara wyżywiec, bo... Razem trenowaliśmy chwilę, a ja Dokładnie. się zbuntowałem, i jeszcze bym wrócił do tego właśnie koszarowa żywiec. Pamiętasz, jak mieliśmy z górnikiem jechać na obóz do zakopanego i nas nie wzięli. Coś takiego było, ale musiałbyś mi więcej o tym. Tam było tak, że był obóz do zakopanego, bo trenowaliśmy trzy miesiące z pierwszą drużyną, i był obóz zakopany. Mhm. I nie pojechaliśmy. Pojechał Laskowski, Sławik, okay. chyba Piotrek Glech. Wtedy I chcieli i, chyba Buranta też wziąć. Tak. Ale on powiedział, że ma już wakacje tak. wykupione z rodziców. Tak, i on nie pojechał. <laughs> Czy coś ja się wtedy obraziłem. Pamiętam, poszedłem do Konkordii do trenera Dankowskiego, Aha. Józefa Dankowskiego, legendy górnika Zabrze, notabene. E, a ty pojechałeś, najpierw jeszcze pojechaliśmy z Koszarawą na treningi i na obóz. Ty chyba też byłeś na tym obozie w Tak, tak, się. tak no. Ja wtedy mnie namówił trener Dankowski, żebym przyszedł do Knurowa. A, w, a Ty w koszarawie zostałeś, robiłeś awanse, tradycyjnie, bo tam, gdzie Ty idziesz, to robisz awanse, także <głosy> <głosy> tak się to potoczyło. <głosy> <głosy> Zaraz wrócę do koszarawy, ale e, jaki wpływ miał wtedy Marcin Brosz na Ciebie? Bo to on Cię tam wtedy sprowadzał. On mnie sprowadzał, tak, ale wtedy właśnie trener Motyka był w Górniku, no i ewidentnie jakby miał tam bramkarzy i nie potrzebował mnie i mi tam sugerował, że słuchaj, no jest fajny trener Marcin Brosz, którego też znałem bardzo dobrze. I mówi, on jest w Koszalawie żywiec, idź sobie tam sobie, wiesz, postaraj, na pewno będzie żegnał, bo trener potrzebuje młodego bramkarza i. I, i, I byliśmy we dwóch, ale byłeś lepszy. Znaczy mówił, że młodego, nie? Tam, <laughs> Także to też nie. Wiadomo, trener Martek, Marek chciał, żebym po prostu odszedł z górnika i chciał mi zaczarować. Ale, ale trener Brosz chciał grać młodzieżowcem w bramce. Tak, on chciał, miał taką. musiało być dwóch młodzieżowców, jeden w Bramce, żeby. I drugi w polu, więc, więc on wiedziałem, że młodzieżowiec bramcą musi być. No więc pojechałem i no nie żałuję tego, tak? no bo tam też była fajna szatnia. Wspomniany wcześniej przy ciebie Bizacki, czy Jarosz, czy Szmatiuk. Później Dudziński, jeszcze z Górnika Zabrze, to były nazwiska takie, wiesz, które gdzieś tam w Ekstraklasie pograły, coś tam też yy, znaczyły. No i to był takie pierwsze moje zderzenie z taką profesjonalną piłką, no bo, bo wcześniej byliśmy młodzikami, którzy gdzieś tam trenowali z Górnikiem, ale nie byliśmy na kontrakcie w profesjonalnym klubie, tam był klub, no powiedzmy profesjonalny. Chyba nie było, ale profesjonalny. Ale no gdzieś tam seniorzy, nie? No więc to była wtedy jeszcze stara, czwarta liga, czyli tak jak teraz pierwsza, bo wtedy nie było Ekstraklasy, tylko najwyższa była pierwsza, druga, trzecia, czyli jakby olej. Czwarty poziom rozgrywkowy. Czwarty poziom to był rozgrywkowy. Zrobiliśmy awans do trzeciej ligi i Krzysiu Bizacki, co już wtedy mi... to było dla mnie bardzo spore wyróżnienie, i tak cieszyłem się, że, że on był wybór kapitana, od tego się zaczęło. No i go oczywiście wybrali kapitanem. No i tam na zastępstwo kto kapitanem, no i Krzysiu Bizacki dwie ręce, że Sewer, Sewer coś tam nie zgłasza. A ja wiesz, głównie, tam pół roku byłem nie i już wtedy zrozumiałem, że no, jak taki człowiek, wiesz, gdzieś tam chce, żeby Legranda. ja był wyróżniony, no to tak. No, Zresztą grał i chyba z Interem, czy gdzieś tam, wiesz, w ruchu Chorzów jak... To był duet bizacki Śródfa. Tak, x tam lat występował, więc, więc grał z największymi klubami w Europie jakby, nie? Więc taki człowiek się za mną wstawił wsta i ja mówię, kurde, no to chyba całkiem nieźle musimy iść, nie? Tutaj w tym klubie. Później, no ja też później z nim jeździłem ze Śląska do Żywca, dojeżdżałem z nim codziennie i on zagaił do mnie, że czy bym, czy bym nie chciał, żeby on został takim moim menadżerem. Ja mówię, kurde, Krzysiu, oczywiście, że chcę, nie? No i, i zrobiliśmy was do trzeciej, później pograłem jeszcze pół roku, były niezłe wyniki i Krzysiu mi załatwił w Polonii bytą testy wtedy właśnie, nie? Przez Krzyśka tam trafiłem. No i tak się później, jakby dzięki niemu, otworzyła dla mnie ścieżka na, na, na poważną piłkę. No bo już za, później, wiadomo, że to było też ode mnie zależne, co ja zrobię z tym prezentem, Ale który ja on tak, mi dał. No. Ktoś musiał tam zamieszkać. Wiadomo, wiadomo, że tak jest. Takie ja... były też czasy, bo teraz to jest łatwiejsze wszystko. No tak, no ale zawsze ten... ten, ten, ten agentów, tak, no ten teraz, ułamek szczęścia jest tak. potrzebny, ten element szczęścia jest potrzebny do... No jak w życiu, nie? No jak tego brakuje, no to czasami może być w czymś dobre, ale tego szczęścia czy tej iskierki mojej zabraknie i, i nie wejdziesz na ten level top, nie? Wtedy on mi, on mi właśnie otworzył tą, tą szansę, za co jestem mega wdzięczny. Yy, to Stal Mielec. Stal Mielec, no to było już... Yy, po tym moim negatywnym doświadczeniu z Wisłą Płock, jakby z końcówce tak, tej, tej negatywnej, bo cała moja przygoda, kariera, też nie boję się jakby nazywać tego, była bardzo pozytywna, myślę, Płock, a końcówka była trudniejsza. No i, i stał miele. zadzwonił do mnie trener z Kowrony, który wcześniej mnie w ruchu radzionku wprowadził, z którym. Chyba miałem najlepsze relacje, jeśli chodzi o trenera, bo on miał właśnie bardzo podobne podejście jak ja psychologiczne, że psychologia jest bardzo potrzebna do piłki, bardzo dużo czasu poświęcał na rozmowy, starał się mentalnie podejść do zawodnika jak widział, że tylko troszkę gorzej wygląda w treningu w meczach, od razu go brał, pytał się, stary, co jest, jakiś problem, nie wiem, z dziewczyną w rodzinie, nie wiem, jakieś problemy finansowe i wiesz, można się śmiać, ale no to pomagało, nie? bo on, on był takim psychologiem, wtedy nie mieliśmy psychologa, dobrze, bo on to był psychologiem i, ale nie tylko to było takie sztuczne, tylko on starał się pomagać naprawdę tym zawodnikom. Nie? Słuchaj, no to może zrobimy tak, wiesz? Może jakoś ci jestem w stanie pomóc. A znam tego gościa, wiesz? Tu jak ktoś na przykład jakieś finansowe problemy, wiesz? No był normalnie chciał stworzyć taką atmosferę rodziny. To, co mieliśmy właśnie w braciąkowie, to było za trenera m.in. Skowronka, bo też trener Górak był. No ale ten skowronek później też to stalał i to, co on wtedy scalił, to chciał to później przenosić dalej, nie? Że, żeby ta więź w szatni była bardzo duża i on y, plus był no, świetnym też y, strategiem, nie? bo on bardzo dużo też poświęcał na analizy, też, też mu są, drony latały, wszystko się działo. E, a szatnia? Też bardzo fajna, też y, mega fajna szatnia, dobrze wspominam czas spędzony w Mielcu. No później niestety tak się pojawiło. Czy do Krakowa czy Rzeszowa? Bo w Mielcu tam nic nie ma. Y, ja mieszkałem w Rzeszowie i wtedy właśnie też zainwestowałem sobie w biznes, y, który dalej mi tam funkcjonuje, najem krótkoterminowy, jestem z tego też bardzo zadowolony, jest wszystko ok. Y, no z Rzeszowa codziennie 60 km, to też był pewien problem, bo... Rzeszów w piękne miasto. Piękne miasto, no naprawdę bardzo ładne miasto, ale dojeżdżać codziennie 60 kilometrów w jedną i w drugą stronę. Myślałem, że okej, okay, że to nie jest tak dużo, no ale to jednak w tym aucie siedzisz, nogi cały czas podkurczone, codziennie po dwie godzinki, godzinkę w jedną, godzinkę w drugą, plus trening, no i zacząłem mieć straszne problemy z mięśniami tutaj długowymi. nie, jakieś skurcze mi zaczęło łapać, czego nigdy wcześniej nie miałem, mówię, kurde, co jest, nie, coś się dzieje, no i później rozkminiałem, że przez te dojazdy, no i później starałem się, jak była możliwość gdzieś tam przed meczem, dzień wcześniej przenocować, no to starałem się zostawać w tym Mielcu, wiesz, gdzieś tam tym, tym, tym grałem tą kartą, żeby, żeby być w lepszej formie fizycznej. A czy od Wisły Płock i sali Mielec już nie miałeś problemu z płatnościami? już wszystko było tak jak należy? Tak, Wisły Płock, y, wtedy oni byli w drugiej lize, znaczy był jeszcze, taki fajny moment. A jeszcze Polonia radziąc wszystko ci zapłacili, czy? No nie, nie wiadomo, że nie. Później jeszcze Polonia coś tam nadpłaciła, jakiś, ale ja jestem akcjonariuszem na przykład Polonii. Jakbyś był zainteresowany akcjami <laughs> Polonii, to mam do tej pory. <laughs> nie wiem, czy one coś są warte, ale mam je. Myślę, tam, że tam nie, wiem, około myśli, 30 ktoś, tysięcy wtedy to było. Myśli, na, jak akcję ktoś się zobaczy, to na pewno będzie kminić w tych czasach, bo to wszystko wiesz. Ludzie obserwują i no, wiem, jest tam na Nie wiem, ile te akcje są warte, ale, ale cały czas przychodzą mi piszą z Polonii, że no, tam jakieś, wiesz, zgromadzenie jest <noise> akcjonariuszy. Ale powiem ci, że tego nie wiedziałem, że, że masz własny klub. No, my po części ja, no. Zamieniali wtedy właśnie te akcje, znaczy zaległości na akcje, nie? jakiś taki manewr był wykonywany. I od Stali Mielec, Wisły Płock, Wisła Płock. Tak, Wisła Płock wtedy był taki fajny moment, bo Wisła Płock, znaczy fajny dla klubu, nie był fajny, bo tam Orlen się wycofał, bo tam też nie do końca jasne było, gdzie pieniążki trafiają z Orlenu, z bardzo boka tej spółki. Był spadek, później znowu spadek i wyczyścili się prezesi, nowe całkowicie rozdanie, i wtedy akurat ja tam się wstrzeliłem. Fajny moment, ludzie zaczęli fajnie zarządzać. Budmat się pojawił, taka firma, która wciągnęła tak naprawdę Wisopłock Płock do ekstraklasy. Później poznałem też właścicieli tej firmy: mega fajni ludzie i tak dalej. Pomijając, ale nie było nigdy problemu z pieniążkami, tak? czy jakieś premie za awanse, wszystko co mieliśmy mówione, wszystko było w stali mielet. Nie do końca tak było, bo też później. No ale to były, wiesz, no, w porównaniu do tego, co się działo w Radziankowie czy w Polonie, no, to był wiesz, mały mały Nie gdzieś tam miesiąc, dwa miesiące się spóźniali, ale z koniec końców y, jestem na zero i z wisłą pozdzielni nie zalegali po prostu, a mielec wypłacił wszystko. A motor lubili to już Twoje zakończenie przygody z piłką. I tak powiedz coś jeszcze o motorze, bo to teraz jest bardzo medialna drużyna. Y, po tym awansie Gonzalo Fejo, trener, no to był za innego trenera, y, Marka Saganowskiego, też wszystkim znany oczywiście. E, czy ty ciągniecie, żeby nie wiem, zagrać sobie w A-klasie, choćby w polu? Bo to bo nie, nie ukrywajmy, że ty, piłka ci nie przeszkadza przy nodze. Ty jesteś bramkarzem, który lubiał sobie pograć w polu. Właśnie, właściwie w szkole na Hali zawsze żyliśmy sobie. W polu graliśmy e, razem, no. I Najwięcej bramek Tak, Byliśmy najlepsi, mówiąc. Pozostało e, do tej pory. E, czy, czy cię jeszcze tak ciągnie, żeby sobie pograć? E? No wiesz co, gdzieś tam ciągnie mnie, ale, ale przez to, że posmakowałem tą drugą stronę, że nie jestem zależny, bo grałem grę z piłką, wiadomo, wszystkie weekendy masz zajęte, więc ja mam na przykład jeden z przykładów, bardzo dużą rodzinę, gdzieś tam kuzynostwa, wiesz, z 30 czy się osób, wiesz, jakieś wesela, jakieś imprezy, tak samo i Ty miałeś wesele, na które byłem zaproszony, nie mogłem skorzystać i to był powód, yy, dla którego... Ja, osobie towarzyskiej, lubiącej relacje, troszkę mi to gdzieś tam ciążyło. No i teraz poznałem tą drugą stronę, że jednak mam te weekendy dla siebie, wiesz, mogę sobie zaplanować jakiś wyjazd tu, wyjazd tam, wiadomo, w mediach społecznościowych działam, więc czy czytam, wczoraj nagrywałem jakiś tam koncert wiesz ktoś do mnie zadzwoni i wiem, że jak sobie coś ustalę, to jestem sam dla siebie szefem i sobie grafik ustalam. Grając w piłkę całe życie nie, nie mogłem tego, nie, zrobić nigdy, więc zawsze byłem podporządkowany. Ktoś mnie zapraszał gdzieś tam na weekend, na no sorry, stary, no nie mam mnie, nie, po prostu i nic z tym nie zrobię, Wiesz, ktoś to jakby nie był z piłką, no ale to zwolni się, nie? Tam Grając w ekstraklasie z meczu, no spoko, śmiechać na legi, ale zwolnij się z legi. Ja, ja grałem, grałem w ekstraklasie futsalu, już teraz w pierwszej lidze, no i ja też nie chodzę na imprezy urodziny i tak dalej, bo mecz, także to. I to niezależnie od poziomu, jeżeli masz ambicje i chcesz robić no mówię, coś. Na maksa. mówię, że to jest tak... jakby najprorytet, że masz tam chodzić na imprezy czy coś, nie? bo jakby zupełnie nie w tą stronę idę, ale są jakby. Wydarzenia w życiu bardzo istotne, nie? czy tam jakieś pogrzeby, tak samo. Ale tak, na u jednej. Ale papież nie, nie bo na przykład bym ci powiedział: Caleb, bo będę grał w drugiej lidze, chodź po programie, jak będziesz miał czas, będziesz na mecz. Miałem teraz propozycję z Polonii Warszawa. Yy, z rezerw, nie? bo tam mam akurat kumpla dobrego. Widawaj potrenujesz z nami, no, ale to znowu, wiesz, jak ja bym się na coś pisał, no to... Chciałbyś to zrobić na maksymalnym. No właśnie o to chodzi i tam, wiesz, oni trzy Nie ryzykowe. razy. W... Bo ja wiem, żebym już dobra no, znowu bym wszystko bym rzucił i jak jest mecz, to bym na żadnego nie odpuścił, bo tak byłem nauczony, ja tak funkcjonuję. Jak coś robię, no to... Jak powiem A, no to powiem B. Nie, nie no wiem, co z kumplami tak nachalę, nie wiem. Nie wiem nie, w ogóle. Godzin, w ogóle totalnie pierwszej, kumple się spotykają nie, i później piłką. Nie, nic piłką nie, 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 nie robię, totalnie. Zacząłem, no trenuję codziennie siłownie. Miałem też, znaczy dalej jestem, tylko mam teraz akurat miesięczną przerwę. Sporty walki, gdzieś tam sobie trenuję jakiś kickboxing, coś tam ma i, i to jest mój sport. A no. kiedy cię zobaczymy w, w, we Freak a nie mówię, bo tam propozycje były, bo, bo czy mu, bo miałem okazję poznać Wojtka Gole, też mi tam propozycje składał, że jakbym chciał, no to mam tylko powiedzieć z kim i, i, i że mi tam załatwi. załatwić. Ale tu musimy sztuczny konflikt, tu teraz musimy coś tu musimy oprócz, a tam, że jakieś, wyciągnie jakieś brudy. I nie, nie trzeba sprowokować. No właśnie o to chodzi. I ja pod tym kątem troszkę się w tym nie czuję, że yy, okej, okay, sportowo bardzo chętnie bym się sprawdził, wyjść sobie do tego ringu, jakieś emocje, wiesz, inne też emocje, bo grając w piłkę jest 11 zawodników, więc odpowiedzialność się gdzieś tam, bramkarz trochę więcej odpowiedzialności ma, ale gdzieś to się rozkłada, a tam wychodzisz sam, ja, ja byłem na tych... Yy, Byłem na tych freak fightach, więc widzę jak to jest, kuczek, obudowa tego tam cała hala pęka w szwach, jakieś płomienie, jakiś tam wiesz raper na żywo rapuje, wiesz, piękne dziewczyny jakieś tam ringel i tak dalej. Oprawa jest z tego świetna, nie? No i wejść tam to jak naprawdę jak jakiś gladiator wchodzący, tak sam pomyślałem. I, tak. i, I bardzo chętnie bym to przeżył, tylko cała ta otoczka wokół tego, tamte konferencje, oni się tam bluzgają, jakieś sztuczne, wiesz, bezwiska, ktoś tam dzwoni, jakieś te brudy wyciągają, wiesz co? Powiem ci, że... Zła ja, energia, ja jako osoba... Ja nigdy tego nie widziałem, mhm. nie oglądam, nie lubię MMA, ale powiem ci, że jakbyś walczył pierwszy raz, bym wykupił per w życiu. Mm. Serio. musisz mnie tam, jak chcą zarobić, jak to, jeden to... więcej wykup, nie, niech <laughs> mi biorą. Naprawdę wtedy wykupię, bo mnie to jakby nie kręci, formuła MMA, wolę boks, taki zawodowy, taki na tym najwyższym poziomie. Okay. Ale jakoś nie, nie kręcimy to, ale jak widzisz znajomego, to zawsze kibicujesz. No, Sweet tak. Fighty to jest coś innego jednak, nie? No bo tam się ogląda ludzi, którzy. Ale chcesz wygrać, nie? Bo to właśnie no wiadomo, żeby... tylko chodzi mi o jakoś, tak? No, ktoś zawodowiec by wszedł z MMA to takiego frika no to by tam. A chciałby jedno się właśnie z takim gościem zawodowym, czy z nie, takim ja, hajto? Z Tomkiem Hajto Pytali <laughs> mnie zresztą z klawdem MMA, czy bym chciał z nim. Ja mówię, no tak, no ale proponowali mi tam gdzieś jedną walkę i jeszcze nie był rywal ustalony, no to gdzie... I też właśnie Muklaukmi jest taką fajną federacją, która e, sportowców zrzesza, tak? bo tam piłkarze, e, czy tam Bawżyniak teraz walczył. E, więc jakbym przed walcząc z piłkarzem, wiem, że to nie byłaby patologia, tak? nie, nie wyzywalibyśmy się jakoś, tam kultura byłaby, no bo jak ktoś, kto grał w reprezentacji, czy tam gdzieś w wysokim poziomie, to zna sport. A ja nie rozumiem, po co w ogóle to robić, nie? Wyzywać no to się, no, bo... po so, no, no, no dla zasięgu, dla kilku Tak, ale to jest sztuczne sztukne. i mnie to na przykład wkurza, nie? Bo mądrych ludzi to będzie wkurzać. No tak, no, no, no ale wiesz, no, jakby łatwość dostępu do dziwnych sytuacji, nie? Filmik, który coś dziwnego się tam dzieje, no to jest klikalne, tak po prostu internet funkcjonuje. No i oni chcą, żeby dziwne sytuacje, a dziwne to równa się patologiczne często, żeby ich jak najwięcej prowokować w, tuczny, w sztuczny też sposób i tak to się odbywa. Okej, okay, już nie wracam do Freak fightów, już wszystko wiemy, yy, także będziemy walczyć niedługo, myślę, w tym roku. <słatwisz> to. Yy, załatwimy to. Ten program to załatwi. Yy, Motor Lublin, tak jeszcze o tych klubach już praktycznie wszystkie przeszliśmy. Marek Saganowski też ikona no, swoje pograł. Jaki to jest człowiek. Wiem, że to tak jeszcze, jak rozmawialiśmy parę lat temu, że jeszcze ten motor, że mhm. podpisuje, że jeszcze rok. No jeszcze, bo mówiłeś, że pieniądze ok, to jeszcze rok pociągnę. Mhm, no i teraz jak oceniasz ten klub? Bardzo to Muszę nawiązać niestety do stali Miele, gdzie tam był trener Skowronek byliśmy w pierwszym roku nie udało się zrobić awansu zajęliśmy trzecie miejsce a dwie awansowały nie było wtedy tych baraży czyli niestety z trzeciego miejsca nie udało się wygrać chociaż świetny team mieliśmy dobrze graliśmy przed nowy sezon laliśmy wszystkich od góry na dół mieliśmy chyba pierwsze czy drugie miejsce tam byliśmy jakby szliśmy po prostu po awans i trener dostał propozycję odejścia do Zagłębia Lubin wtedy. No i to się nie spodobało błodarzowi. ówczesnemu też tam polityka bardzo mocna była, była to zamieszana, ale nie będę jakby tutaj rozrabnił, jakby w, w konkrety nie będę tam wchodził. Zablokował mu ten transfer, go wyrzucił z klubu, przyszedł nowy trener, który, który do mnie miał jakieś ale, a ja tam, wiesz, byłem wybrany przez kibiców najlepszym bramkarzem pierwszej ligi po sezonie, więc dobrze robiłem to, co robiłem. No i odpalił mnie, nie? No i też się zaczęło właśnie to, że tam jakieś dziwne, dziwne rozkładanie karty, dziwne sytuacje, no i tak się zakończyła jakby moja przygoda ze Stalą Mielec. Później poszedłem właśnie do Motoru, też Powiedzmy, pierwszy trener mnie chciał, trener Hajdow wtedy był. Trener bramkarzy, trener Onyszko nie za bardzo mnie chciał i też tam rzucał często kłody pod nogi. No i, i, i też ta przygoda była taka... Nie czułem się zbyt komfortowo tam, yy, będąc w motorze. Yy... I tak to się jakby. Czy ten motor cię zniechęcił do tego, żeby kontynuować? grę? Dobrze to ująłeś w skrócie tak. jakby. Ale też to płynnie się wydarzyło, tak? Bo zacząłem działać w mediach społecznościowych. Moja była partnerka, namówiła mnie, żebyśmy nagrywali właśnie filmiki na TikToka, na jakieś tam Instagramy. Gdzieś tam po pół roku złapaliśmy milion obserwujących, co było już takim mega dobrym wynikiem. Zaczęły się jakieś współprace reklamowe, grając jeszcze w piłkę, a raczej siedząc na ławce wtedy. Nagrywałem dużo i, i miałem już też plus tam jakieś swoje biznesy, ale miałem też te reklamy i tak dalej, gdzie były naprawdę pieniążki porównywalne do, do piłki. Nie? Mówię, no to już ta piłka przestała mi sprawiać przyjemność, też widziałem, że no znowu się powiela ten... Y Scenariusz. Ta sytuacja, która gdzieś tam wcześniej bardzo mi się nie podobała. No, ja jestem takim człowiekiem, że dla mnie jakby takie szczere intencje, szczere relacje są bardzo ważne. Nie? A nie lubię, jak ktoś tu mi się uśmiecha, a później za plecami wiesz, obrabia mi, obrabia mi tyłek. I później ja się dowiaduję o tym, witam się i on się znowu do mnie uśmiecha. Nie? O Jezu, strasznie tego nie lubię i nie umiem funkcjonować. takiej. Ja wiesz, jak takie ludzie spotykam, no to od razu cześć. Nie mam, nie chcę mieć z tobą do czynienia, a będąc w tej szatni, z trenerami, z ludźmi, którzy tak funkcjonują. No musisz tam być, nie? No i to mnie wyniszcza, i tak po prostu takie toksyczne relacje nie są dla mnie. No i czułem, że to mi zabiera energię, a jednocześnie właśnie te mega społecznościowe się pojawiły, i tak płynnie zrezygnowałem z piłki i przeszedłem do tych mediów społecznościowych. Zakończyliśmy właśnie Twoją karierę. No ja teraz ]cie. będę Cię pytał o inne rzeczy. No to jest ciekawa rzecz. Co powiesz, świętowałeś w wieku 17 lat urodziny Knurowa. Co powiesz o tym świętowaniu tych urodzin? Jeszcze dzień przed meczem. Wolno żebyś ty coś powiedział, bo ja nie za wiele pamiętam. Nie no, była, była taka niechlubna sytuacja. Zaprosiłeś mnie, to było po turnieju, graliśmy na Gwarku turniej, y, zakończenie chyba roku szkolnego coś takiego. No, ale mieliśmy mecz z Astrzębiem w to jest tu 2 km stąd. Tak, ale na Gwarku <grych> był turniej, y, zajęliśmy pierwsze miejsce, ja tam też chyba nagrodę najlepszego bramkarza, ale graliśmy tam jakieś mecze, było strasznie gorąco. No i tam, to było dzień później czy jakoś w tym dniu i koncert bajmu był. Zaprosiłeś mnie tam, że masz, ciocia chyba z Ameryki tam przywiozła jakieś trunki, coś to. Na degustację mnie zaprosiłeś, tak? No, koncertu nie za bardzo pamiętam. Ubudziłem tak. się w takim dziwnym miejscu, zwanym Trzypiałchu. No, to takie niefajne doświadczenie, że byłem niepełnoletni, także mama musiała mnie odbierać. Strasznie, to ale, mi było. Ale muszę Ci powiedzieć, że ta sytuacja nauczyła mnie tego, kim jestem. Bo po pierwsze, ja, tak, szukałem Cię. Pierwszy raz się w życiu martwiłem o kogoś, bo szukałem Cię po szpitalach, policji, wszędzie bo tak było. Mieliśmy mecz i musiałem trenerowi powiedzieć, że się rozchorowałeś. Co było faktem. Co było faktem. Myśmy rywalizowali ze sobą, czyli ja pewnie, jak gdybyś byś pojawiał, bym nie grał, wtedy musiałem grać, bo no, i tak dalej. Kiedy byś zaginął. No, <grym> nie bo ty, o, nikt o tym nie wiedział, tylko ja, że ty zaginąłeś i mnie to nauczyło, że lojalność wobec kogoś jest najważniejsza i będziesz krył do upadłego co by się no, ja nie wiem, działo, że, nigdy że, nie powiesz. Straszne, I to jak się martwiłem, to ta sytuacja jakby mi pokazała, że kurczę, w którą stronę chcesz, bo czasami są takie sytuacje, albo będziesz gnojem, albo po prostu jesteś lojalny do końca wobec danej sytuacji. Ja właśnie, I ta sytuacja no, mnie ten... nauczyła. Ja wiem, że ty wylądowałeś przeze mnie w jakimś tam stopniu. Tam, gdzie albo wylądowałeś. To z, jest z premedytacją mnie zaprosiłeś <laughs> do siebie. <laughs> Ale nigdy bym nie przypuszczał, że to będzie miało wydźwięk w dalszym jakby moim życiu. Nie? Znaczy, no ja. Yy... Jakoś stosunkowo niedawno tak analizowałem właśnie swoje życie, jakieś tam decyzje, i tak doszedłem do wniosku, że w życiu najczęściej to, co jest, to są sytuacje, które nas trafiają i decydują o tym to pomiędzy tym, co warto, a tym, co się opłaca. Bo często to, co się opłaca. Jacek Walkiewicz. Tak, dokładnie, ale to je, tak jest, nie? Że czasami warto coś zrobić, mimo że to się nie opłaca. Nie dostaniesz z tego pieniążków, profitów, jakichś dóbr materialnych, ale jest warto, bo wstaniesz rano, spojrzysz w lustro i powiesz. Stary, jestem z Ciebie dumny, dobrze się z tym czuję. Nie? No po prostu. Yy, I życie jakby cały czas chodzi o balansowanie pomiędzy jednym a drugim. No i ludzie niestety czasami zbaczają w złym kierunku i wydaje mi się właśnie, że głównie z tej decyzji się biorą te Wiesz albo co, lewo, bo albo Nie prawo. wiem czy pamiętasz, bo ta sytuacja ma dalszy ciąg, że mieliśmy jechać na wakacje. No oczywiście że pamiętam. Yy, no i wtedy twoja mama zaprotestowała. <śmiech> <Przekały> <śmiech> I musieliśmy coś wymyśleć. Co myśmy wymyślili, żeby pojechać na te wakacje? To więc, też jest ciekawe. No tak, y, twój brat, no bo to była najdroższa noc wtedy, ja miałem to, to było kurczę ile, z 20 lat temu albo ponad już tak. E, I to 200 zł mnie ta noc kosztowała, to było tak jak dzisiaj tam z dać czy coś, nie? Najdroższa noc w hotelu, bo ona musiała zapłacić, nie była zbyt dumna. Kryłami przed ojcem, który akurat pracował za granicą, więc nic nie wypłynęło, no ale powiedziała, że kategorycznie nie jedziesz z Rafałem na ten podnamioty do łeby. <grywia> camping Rafael. No i zaczęliśmy kombinować. I ja mówię, że no to dobra, to ja zorganizuję pieniążki, nie? <grywia> nie wiem, że tak śmiać, bo nie dopowiem tego. No i powiedzieli, gdzieś tam chodziliśmy po mieście, wróciliśmy do domu. Ja mówię, mamo będziemy chodzić z Rafałem i roznosić ulot ulotki na mieście i zarobię na ten wyjazd. <noise> Oczywiście żadnych ulotek nie było. Ty pożyczyłeś mi hajs od brata, który miał tam siostry, czy tam siostry, siostry. po weselu, czyli coś tam było, jakaś tam sytuacja, że pożyczyłeś ten hajs. No i my codziennie rano, ja mówię dobra mamo, ósma rano wychodzę roznosić ulotki. Ty przyjeżdżałeś, czy jakieś tam ulotki i my jechaliśmy na Leśne, na kąpielisko, upaliliśmy się, <noise> pływaliśmy sobie w basenie do 17-18. Wracaliśmy do domu ciężki był dzień, ale zarobiliśmy. No i tak kilka dni z rzędu. Mama dumna, że odrobiłem to, co wiesz tam. No tak, no trzeba było kombinować, tak? No ale widziała, że zapracowałem, no to mówię, no możesz tam jechać. Nie <laughs> wiesz co? I ten miesiąc był najbardziej chyba zwariowany, w, tak jeden z zwariowanych okresów w moim życiu, bo mhm. e, urodziny Knurowa, ulotki, no i te wakacje w łebie. One Ławie. były niezapomniane. Czy pamiętasz tego pana, który nie chciał nas wypuścić z wakacji? Ech. Który, Który pan tam ten, jego Z Camping Ten, co się tak polubił. Tak. No tak, no te usty to od razu tam bajerka. Tam. Nie, ale, ale tam... Przecież z każdym, bo myśmy tam wtedy na kempingu byli, gdzie swój namiot i tam tych namiotów było mnóstwo. Byliśmy atrakcją tam, nie? Nas, nas każdy lubi. My tam graliśmy, tam nawet. Mecze, zapraszali, organizowaliśmy mecze. Chleb z keczupem żebyśmy jedli, bo nie piliśmy i ci Ludzie widzieli, jak tam się odżywiamy. Zapraszali nas, nie? Tam jakieś jajecznice, ktoś nas tam robił, częstowali nas swoim jedzeniem. No co, no, były trudne czasy, ale przetrwaliśmy to. No i najlepsze są takie momenty, nie? No, Za 100 złotych dziesięć 10 dni, nie? Na stówkę się ciągnęło bo, nie? I, i rozkmina zawsze każdego dnia, jak się kończył dzień. Dobra, co, co jutro zjemy? Co ten? Dobra, no czy stać nas na jeszcze jeden ketchup przy już sam samym chleb nie? chlebie? Pamiętam, jak kupiliśmy ziemniaki za wszystko, bo stwierdziliśmy, że jak włożymy do ogniska, to będzie co jeść. Tak, nie, no to to były kombinacje, ale to uczyło u nas przetrwania, nie? Także... A, właśnie miałem szkołę życia przed programem, w którym teraz wziąłem udział na farmie, to też nie było jedzenia, miesiąc 10 kilo schudłem, to mogłem to porównać do tamtych wakacji. A to tak, do farmy wrócimy, ale jeszcze bym... I to jest też sytuacja, która dzisiaj ją wspominaliśmy, wypadek, bo to jest coś, co widziałem na monitoringu i wtedy sobie zdałem sprawę, że ty jesteś niezniszczalny, ty jesteś... nie wiem, jak to określić, ale tobie się krzywda stać nie może. Bo, no, bo powiedz to mi, jak ty, aż... to, jak ty to zrobiłeś, że uderzył w ciebie auto dostawcze, później jeszcze poprawiło drugie, ty zszedłeś z ulicy, Usiadłeś i czekałeś na karetkę. No to akurat gruba, gruba historia, bo gdzieś tam byłem spóźniony na trening. Mieliśmy na no, chyba za dwa dni, czy następny, dzień, następny y dzień, mecz z Gwarkiem, czyli z największym rywalem, czyli taki najważniejszy nasz mecz. No i co? No i byłem spóźniony, y znałem kierowcę, bo codziennie jeździłem na te treningi, więc znałem kierowcę autobusu i poprosiłem go, żebym się zatrzymał przed przystankiem na wysokości stadionu Górnika Zabrze. No i on, że mnie znał, no to zrobił to dla mnie. Nie powinien tego robić. W połowie zjechał na bok, a w połowie się zatrzymał na, na pasie, jakby nie. No Ja wyszedłem z, z przodu tego autobusu, patrzę w prawo, nadjeżdża auto, mówię, przed tym zdążę, ale w lewo się nie spojrzałem, a tutaj gościu mijał ten autobus. No ja już wiesz, tu z zdążę, wydłużyłem krok, tylko tak później już spojrzałem, a tam dostawczak nie, tam nie, no wiadomo, nie, nie zasuwał jakoś nie, Bo, no ale też to widziałem na monitoringu, no to myślę, że 6 dych musiał, musiał tam mieć, sześć, dych leciał. Więc wydłużę, no to, jest, to jest prawda, że całe życie ci przed oczami staje naprawdę. To jest jakby, ja ten moment nie zapomnę, go, że wiesz, wydłużam ten krok, patrzę i wiesz, kurde, milen myśli masz jakby, nie? Taka stopklatka i zdążę, nie zdążę, co się teraz wydarzy, co mama, co kumple, wiesz, co będzie dalej, w ogóle już mnie nie będzie. Wiesz, taki, wiesz, no myśli serio stają ci przed głową. Wydłużam ten mnie wali. Już pewnie samej tego dalszej sytuacji nie pamiętam, tylko wiem, że przeleciałem na drugą stronę. No i ten z przeciwka jechał, tam już nie miał szans zahamować. I tylko farty, co na kamerach, bo później ja też tego nie... Jakby intuicyjnie to zrobiłem, nie? Bo tylko się podniosłem, jakbym dostał głowę, no to wiadomo, że game over. A ja się jakoś tak bokiem odwróciłem i cały ten impet w biodro zebrałem, nie? Później miałem taką galaretę całą na tym, ale żadnego połamania nic. Przeleciałem tam z 15 metrów w drugą, z jednej na drugą stronę, buty mi spadły. Bęby. A mówią, że jak buty spadają, to jest śmierć. No, że nie ma szans. nie? Buty tam ktoś mi szukał ich długo jeszcze, bo gdzieś w ogóle poleciały każdy w inną stronę. No, cały byłem we wiesz, bo to było lato, krótkie znaczy, słodeneczki, 30. Ja to stopni, pamiętam, pamiętam? Ja gorąco widziałem było. wtedy, to było straszne. Źle to wyglądało. A co, co zrobił trener wtedy? No i zawinęli mnie do tej karetki, siedzę, wiesz, no ogarniałem no. na jedno oko, nie widziałem, bo tam jakiś, po tym wypadku miałem zaraz dwa dni, nie widziałem na to jedno oko, ale wiedziałem, że ogarniam, jest, jest myślę, jest okej, okay, mogę chodzić, ruszać się, wchodzi trener, wyście już chyba zaczynali trening, czy byli, czy zaczynali, bo ja będę spóźniony, no, no i on przychodzi, wchodzi do tej karetki, tak patrzy, Sewer, ty nie dasz rady jutro zagrać, no i tak patrzy, to chyba nie. Kurwa, naprawdę, tak, no, tak no. no i to właśnie jest nawiązanie do tych trenerów, że oni często mają, wiesz, aż tak są spaczeni na tym, że muszą wszystko, wiesz, wygrywać, Czy to presja, była sytuacja bo to, bo tamto... właśnie w, w Twoim życiu, która dała Ci do myślenia? Jak takie całe bardzo, życie… Bardzo, bardzo. Yy, no, moi rodzice są strasznie też religijni, więc wszystko też yy, nawiązują. No widzisz, dostajesz kolejne życie, to jest znak, że masz jednak coś tutaj do zrobienia jeszcze, wiesz. No i też tak zacząłem kminić mówię, kurde… Chyba coś trzeba tutaj w tym życiu jeszcze osiągnąć, no, że, że już powinno mnie nie być, a jednak, jednak jeszcze jestem i będę. Mm. Czyli ta książka z koniecznością, to już ci to mówię. Yeah. <laughs> no i później dużo fajnych rzeczy się potoczyło. No i też może przez to mam taki troszkę większy dystans do swojego życia, że... Tak jak nie wiem, czy właśnie program telewizyjny, czy jakiś teledysk, jakieś takie życie, wiesz, to jest wychodzenie ze strefy komfortu, no bo no tak jest, nawiązuje do tej, do, do tych, do tej chwili, że, że no mogło mi nie być i, i tak sobie mówię, kurde, no by mi nie było i bym nie miał tej rozkminy, no trzeba brać to, co jest, no bo nie wiem, czy co będzie jutro, nie wiem, wiesz, mogę tylko żałować, że czegoś nie zrobiłem, a życie jest tak. Ulotne, kiedyś Golden Life, właśnie była taka piosenka, że życie, choć piękne, tak kruche jest, zrozumiał ten, co otarł się o śmierć. Ja wtedy tą piosenkę zakodowałem i ją mieliłem strasznie. No i, ten, no i tak jest, nie? Że, że jak się otarłeś o śmierć, to rozumiesz, że tak naprawdę no, nie wiesz kiedy. Nie? No, ja jechałem na trening, a mógł mi nie być tam, nie? Jechałem potrenować w piłkę nożną. No, a jeszcze nawiązując wtedy do tamtej sytuacji. Policja przyjechała na ten i, i wzięli numer do mamy, bo musieli poinformować rodziców i też tak elokwentnie poszedł do, podszedł do tematu, zadzwonił do mamy mówi, no pani dziecko miało wypadek, potrąciły go dwa auta, nie wiadomo co z nim. Opowiadała mi to, była gdzieś tam, kawę robiła, yy, sąsiadka u niej była na kawce, robiła kawę. No i że spadła, nie? normalnie zemdlała, nie, osunęła się, więc z małą, bardzo mocną więź. Właśnie yy, ta sytuacja i mówisz o mamie, yy, co powiesz o swojej mamie? Ja ci zaraz powiem jedną sytuację, yy, która zawsze była dla mnie taką inspiracją mamy. No, ja z nią mam bardzo dobre relacje, także ona. Przyjemnie ją było dzisiaj zobaczyć. E, w wielu momentach e, kryła mnie, w, wiesz, ojca mam takiego rygorystycznego, a mamy taką, że wiesz, pójdzie za mną. No, ojciec też pójdzie za mną bogień, ale, ale miałem takie dwa fronty, nie? Że ojciec taki, wiesz, krótka e, męska ręka wychowawcza, a mama taka, że no chodź, nie przejmuj się, wiesz, ja cię obronię przed całym złem z całego świata. No, więc zawsze była taką osobą, której mogłem zaufać, jaką głupotę bym mnie zrobił. Wiedziałem, że mogę jej wszystko powiedzieć, bo nie będzie mnie oceniać, tylko postara się mnie zrozumieć. Ona też była taką zwariowaną, dłuższą. Dalej jest, ale jak była dzieckiem, też miała mnóstwo przypałów. Więc opowiadałam, mi o mówi, tym... Gena nie wydubierz, nie? Nie, nie wydubierz, żebyś się starał, zostanie w Tobie. No więc no, mamy, mamy podobne charaktery, usposobienie. I, i wiem, że to jest moja przyjaciółka. Bo z, z, o wszystkim mogę z nią pogadać. To ja właśnie, Twoja mama zawsze mnie imponowała, jak wychodziliśmy zawsze z Twojej klatki ona zawsze w oknie machała. Zawsze. Do tej pory to robi, chociaż wiesz... Dzisiaj bałem się odwrócić, bo nie chciałem spalić tego, ale... <laughs> ale. Dobre jest to, że tam jakby tak. wychodzę czasami, w ogóle wiesz, idę tylko do sklepu, ona patrzy... Wspaniała kobieta. Czeka, kobieta. No, twój tata to mniej styczności miał z twoim tatą, no, ale miał pełny barek zawsze. I... tu. No niestety, zacząłem chodzić na wagary przez ciebie. Tak, przez, przez mojego tatę, bo miał, główny, bo miał pełny barek. Zawsze no, co tak było, że ściągałem cię do siebie, jak rodziców nie było, to patrzyliśmy, co tam w tym barku. Można Właśnie... delikatnie posmakować, żeby nie zauważyli. A później dolewaliśmy wodę, nie? Ale pod... I on później pił i kurwa nie kopię. A teraz powiedz mi właśnie odnośnie tego, bo no lubiliśmy poimprezować. Czy uważasz, że to cię nie przyhamowało? Czy miałeś takie momenty, że powiedziałeś że nie imprezujesz, jeszcze jednak? Ten wypadek i to, że trzeba żyć, że bo jednak imprezy są fajne. No nie, nie mówmy, że nie, jeszcze mhm. tym bardziej jak się idzie z drużyną, no to to jest fajne wydarzenie w kupne i tak dalej. Czy myślisz, że to cię przyhamowało w jakimś stopniu w twojej karierze czy czy po prostu wiedziałeś kiedy to robić, bo wiadomo, no nie, przed meczem nigdzie nie wychodziłeś, to była żelazna zasada, przed treningiem miałeś rano, też nie, ale jak miałeś dzień wolny, no to zawsze albo prawie zawsze. Wiesz co, ja uznaję tak, że y, najważniejsze i najtrudniejsze w życiu, myślę, każdego jest znaleźć balans i y, jak pójdziesz za bardzo y, w jakąś stronę, to też z buddyzmu są jakieś tam czakry i jak jakąś czakrę zaniedbasz, no nie, to są, mogą być relacje, to może być zdrowie, to mogą być finanse, to może być miłość, jak którąś zaniedbasz, a skoncentrujesz się na jednej, jak za bardzo za dużą energię dasz w jedną, zanimbujesz inne. Tak? No więc, y, ja też czułem po sobie, że y, robiłem grając właśnie w Wiśle Podzie, ten taki wyżyłowałem się na no, najwyższy jakby level swojej tego, co moje ciało może mi dać i pomóc i mój umysł. Czyli tam jakieś diety, baseny, siłownie, spacer, ja liczyłem kroki, a patrzyłem czy tam dwa dni przed meczem iść do galerii, czy nie zmęczę nóg, jak sobie pójdę kupić coś, wiesz, im mówię, dobra, dzisiaj nie idę do tej galerii, bo czuję się trochę zmęczony. Wiesz, no ja mega jakby, no ale czułem, że właśnie inne, zaniedbuję często jakieś tam relacje i też czułem się z tym niekomfortowo. No i też jak trzymałem sobie taki bardzo duży reżim i nie dałbym sobie upustu tych emocji, bo to to, to jest, że zbierasz coś yy, na siebie, wiesz, to obciążenie psychiczne, to presja, ta presja i tak presja. dalej, i zbierasz to zbierasz, jesteś, wiesz, y, twoje ciało jest w fajnej dyspozycji, ale umysł często potrzebuje tego, żebyś tam bił tą szpileczkę, żeby spuścić to powietrze, no bo jak tego nie spuścisz, no to będziesz cały czas i to też, a psychika jest bardzo ważna w piłce nożnej. Więc yy, ja robiłem tak, że w tygodniu mega, wiesz, jazda, zero piwka, zero, yy, dieta taka, że wiesz, pieczywo, całkiem wyłączyłem jakiś nabiał, bo laktozę miałem jakieś tam problemy też i tak dalej, no ale jak wygrywaliśmy ten mecz, no to chłopaki, dobra, idziemy tam sobie, wiesz, posiedzieć, czy tam, wiesz, na drinka, czy potańczyć. No to było potrzebne. Nie mówię, że to była y, rutyna, że po każdym meczu tak robiliśmy, ale wiedziałem, że to jest potrzebne, tym bardziej, żeby te relacje międzyludzkie były, a że w Wisze było tak, że wygraliśmy co tydzień, no to co tydzień trzeba było iść. W drugie miasto. Nie w, w znaczy no tak też się zdarzało, że tam się gdzieś zajechało za daleko do jakiejś mielna, <laughs> dwa razy zajechaliśmy, No ale ogólnie tak było, no że... I wydaje mi się, że to jest ten balans, który mi nie akurat pomógł, że... Zresztą ja to cenię w ludziach, którzy potrafią być ludzcy, tak? no bo jak ktoś za bardzo idzie w jakąś taką stronę, czy jest, staje się pracoholikiem, czy coś, no to traci te takie wartości, wydaje mi się, ludzkie, nie? bo też nawet i dialog z ludźmi często jest trudniejszy, jak za bardzo jesteś sfokusowany czy na pracy, czy na jakichś tam rzeczach, no to później przestajesz się czuć dobrze wśród ludzi. Wiesz, jakieś też, ja po sobie też, obserwując siebie, nie, czułem, że jak bardzo i za bardzo idę w jakąś stronę, no to tu gdzieś coś mi tam nie gra, nie? więc staram się też zawsze rozważać, czy tu jest, czy relacja rodziny jest dobrze, czy znajomiść jest dobrze, czy praca jest, czy fizyczność, czy zdrowie dobrze, żeby tak jakby na każdą strefę troszkę poświęcić czasu, a nie fokusować się tylko na jedną. I tak, tak już na zakończenie, poruszyliśmy naprawdę dużo wątków mentalnych, psychologicznych i tak dalej. Co byś powiedział teraz tej młodzieży, która tak chce... Osiągnąć sukces. Ja nie mówię o social mediach, bo nie chcę już wracać do y, farmy i tak dalej. Y, y, można to oglądać no, i Cię podziwiać. Y, socjal media, wiadomo, i tak dalej. Ale ja bym chciał, ja myślę, że jeszcze się kiedyś, mam nadzieję, spotkamy, jeszcze pogadamy na właśnie te tematy, jakby y, socjal mediów i, i tych wszystkich rzeczy. Powiedzieliśmy o tym po części, ale co byś powiedział, młodzieży y, teraz po wszystkich swoich doświadczeniach, bo miałeś ich ogrom, teraz jak ktoś to posłucha to pewnie dużo osób nie wie co się działo tak naprawdę w twoim mm. życiu i jak to, jak to wszystko sobie przepracowywać. Teraz są narzędzia, żeby zrobić wszystko tak naprawdę, a, tak, 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 tak. No, a co byś doradził ty... młodym ludziom teraz, piłkarzom, y, bo teraz nawet co byś doradził YouTuberom, bo teraz każde dziecko nie chce być piłkarzem, a YouTuberem. Tak, no teraz są troszkę inne czasy, więc gdzieś te media społecznościowe i ten internet yy, wygrywa. Ja też yy, grając w piłkę, okej, okay, w Polsce byłem rozpoznawalny, ale gdzieś tam indziej, no to z tej piłki znali mnie, ale nie tak bardzo. A gdzieś zacząłem nagrywać i szedłem na jakiś fejmem, mag, zostałem zaproszony jako gość. tam z tysięcy ludzi i tam nie wiem, 90% osób, tych ludzi, co tam było, mi rozpoznawali yy, z social media. Mówię, no okej, to troszkę. Nie myślałem, że takie wartości są, że tak w tą stronę idzie aż ten świat, no ale, ale tak jest. Ciężko, bo to jest pytanie bardzo szerokie. Zależy, czy chcesz robić jakąś karierę, co jest dla ciebie ważne. Według mnie bardzo ważne jest poznać siebie, czyli odpowiedzieć sobie na bardzo trudne pytania związane z, z religią, co chcesz osiągnąć, w sensie z religią szeroko rozumianą, z jakąś, czy w coś wierzysz, czy nie. To są ważne rzeczy, bo często rozmawiam z ludźmi oni nie mają nie mają odpowiedzi, czyli on sam nie wie, co on ma w głowie, nie? czyli wiesz, poświęć troszkę czasu na, na dialog wewnętrzny, nie wiem, ustal sobie jakieś priorytety w pracy, w, w relacjach z ludźmi. Myślę, że to jest najważniejsze, właśnie relacje międzyludzkie, bo w życiu jest dobrze, ale też w życiu jest źle nie? I, i żeby mieć zawsze to wsparcie, bo jak są trudne momenty, często to wsparcie bardzo podnosi, też miałeś mnóstwo momentów trudnych w życiu, ja też miałem trudno, i wiem, że wtedy jak ci ludzie są przy Tobie, no to jest łatwiej po prostu wstać. Więc nie zaniedbywałbym kosztem pracy, jakby osiągania za wszelką cenę tych celów związanych z materializmem, szeroko rozumianym, nie kosztem relacji. Czyli ja zawsze stawiałem ludzi na pierwszym miejscu i dlatego też. No... czy znaczy, wiesz, Seweryn, ciebie, ciebie nie da się nie lubić, bo tu, yy, no, to nie, nie, ma, nie ma takiej opcji, jak ktoś Cię <laughs> bliżej pozna, no to, to no, nie ma Miałbym jak... to słyszeć. No, bo tak jest i dobrze o tym też wiesz, bo, bo Internet... Znaczy ja szanuję ludzi i może dlatego, jak ktoś mnie dłużej pozna, no to wiesz, że ja mam takie podejście po znaczy, prostu to może Internet ludzkie. też kreujesz siebie, jakiego chcesz. W Internecie tak. przedstawiasz się tak, jak, jak Ty chcesz. Tak, tak, tak no, bo no, nie, nie powiesz tak. prywatnych rzeczy i tak dalej i tak, tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to... ale, ale, ale właśnie nawiązując do tego, no to yy, zdecydowanie bardziej polecałbym stawiać na pierwszym miejscu człowieka, a na drugim yy, jakieś tam materialne rzeczy, nie wiem, właśnie praca i tak dalej, zawsze wybieram to i tak samo na przykład Wiśle no, zrezygnowałem, bo dla mnie wartości ludzkie, jakby relacje ludzkie są bardziej ważne niż to, że mógłbym jeszcze przedłużać kontrakt i czekać, czy tam zwolnią kogoś, ja po prostu wybierałem to, że tu się źle czuję z tymi ludźmi i chcę wyjść dalej. To mi się nie opłacało, ale dla mnie było to bardziej wartościowe. I ostatnie pytanie, już ostatnie, nie, już, ja już Cię nie będę trzymał. Co jest trudniejsze? Nie. Pracować tak jak teraz, jak influencer, tak, tak to się nazywa? Tak, można tak to tak? Czy jak byłeś piłkarzem? Co jest trudniejsze? No. No Myślę, jed... że jedno pomogło mi w drugim, czyli przez to, że byłem tym piłkarzem, czyli miałem styczność z presją, z hejtem, z kamerami, w internecie to jest było ci łatwo. Znaczy było mi łatwiej, bo miałem to przepracowane, czyli kurczę, no nagraży, wiesz, głupi filmik, ja już później miałem takie zasięgi jeszcze na wcześniejszym koncie, wiesz, z moją byłą partnerką, że mieliśmy, nie wiem, 70-80 milionów wyświetleń jednego filmiku, nie? Więc to jest na cały świat i tam hejt za to, że, nie wiem, że masz tą rękę niżej albo wyżej, albo że masz tą, nie wiem, sznurówkę żółtą, no jakby za wszystko Cię tam hejtują i podpinają to by jakieś tam wyzwiska. no i jakby rozumiesz pewne schematy, że ludzie mają jakby swoje problemy i oni przerzucają to na, na ciebie, ja jakby to rozumiem i w ogóle totalnie wpływa to mnie, że ktoś tam coś pisze. Większość w ogóle komentarzy nie, nie czytam, chociaż oczywiście 90% to jest pozytywnych, ale te negatywne bardziej ludzie zapamiętują, nie? A dla mnie to są jakby, więc to, że w piłce miałem yy, swoje przeżyłeś. Swoje przeżyłem, było mi już jakby wejść w to łatwo, ale ludzie młodzi którzy nie mają tych doświadczeń, mają bardzo, bardzo, bardzo duży problem właśnie z hejtem, nie? I to głównie jest powodem jakich właśnie no, nie bez, nie jakichś właśnie problemów psychicznych, psychologicznych. powodu jest i, tyle samobójstwa I samobójstwo, no, nie no. chciałem nawet aż tak o tym mówić, ale, ale tak jest. Ale, no, ale tak jest, no to jest fakt. Też jest musimy fakt. o tym mówić, no pewnie, bo pewnie oglądają to rodzice, będą oglądać rodzice i tak Więc... dalej, że i też są środki, żeby pomagać i kontrolować. Tak, i tutaj właśnie jeśli rodzic ma wpływ, no to, no to sugerowałbym właśnie, żeby nie bać się, sięgnąć właśnie po odpowiednią pomoc, tak? czyli psychologa, jak dziecko widzi, że coś się dzieje z tym dzieckiem, które gdzieś tam w tych mediach jest, zamknęło się wiesz, na ten świat, że już ma problem. Często tak jest, że ludzie mają problem z komunikacją, czyli jak dziecko z rodzicami w ogóle nie potrafi rozmawiać, tylko siedzi i od razu telefon, tata coś do niego mówi, on tam wiesz, zamknięty, no to już jest sygnał, że coś jest nie tak. nie? Także... Tutaj myślę, że do psychologa jak najbardziej trzeba iść, bo wtedy można pomóc, a nie czekać, że to dziecko może w końcu zrezygnuje z tego, czy a tam dostaje wiesz, jakąś jazdę, ten ojciec naprawdę, czy tam matka nie, nie, nie umie rozmawiać z tym dzieckiem, bo nie wie, jak do niego trafić. Dziecko nie chce mówić o tych problemach, które gdzieś tam ten hejt wiesz, do niego trafia. No i wtedy myślę, że jak takie sygnały się widzi, to powinno się sięgać właśnie po, po pomoc. Apelujemy, to jest poważny temat. Apelujemy o to, żeby kontrolować dzieci, pomagać dzieciom i być z nimi na dobre i na złe, tak jak mama Seweryna w każdej sytuacji. Dziękuję Ci Sewerynku za przybycie do naszego studia, za fajną, konstruktywną rozmowę. Dziękuję również za porzenie. Dziękuję za oglądanie naszego programu. Proszę o subskrypcję, łapki w górę. Cześć.